To jest pierwsza strona gazety New York Times z 25 marca 1951 roku. Tutaj został umieszczony artykuł o sensacyjnym oświadczeniu ówczesnego prezydenta Argentyny, Juana Perona, o tym, że jego kraj znalazł sposób na wytwarzanie energii z reakcji termojądrowych, podobnie jak to robi Słońce. Według jego słów, paliwo termojądrowe będzie wkrótce dostępne jak mleko w półlitrowych butelkach. Energia będzie nieograniczona i Argentyna już przystępuje do budowy elektrowni termojądrowej. Wtedy udało mu się oszukać cały świat. Tylko nieliczni naukowcy wyrazili sceptycyzm co do tej wypowiedzi. I to jest najwcześniejsze sensacyjne doniesienie na temat energetyki termojądrowej, jakie udało mi się znaleźć w archiwach gazet i czasopism. Ale nie jedyne. Brytyjska gazeta z 1958 roku donosi, że udało się zbudować sztuczne słońce na Ziemi, obiecujące nieograniczoną i tanią energię dla całej ludzkości. A oto magazyn Mechanika Popularna z 1959 roku. Opublikowano tutaj artykuł o energii termojądrowej, która, jak się tu twierdzi, może pojawić się wcześniej niż się sądzi. Przytaczane są też szacunki naukowców, według których pierwszy reaktor termojądrowy produkujący energię elektryczną zostanie uruchomiony w ciągu od 10 do 20 lat. Czyli miało to się wydarzyć w latach 70. ubiegłego wieku. Tutaj również powiedziano, że pierwszy reaktor termojądrowy prawdopodobnie wyprodukuje więcej energii niż elektrownia wodna na zaporze Hoovera. Jedna z najpotężniejszych w tamtych czasach. Ten moment, jeśli nastąpi, stanie się punktem zwrotnym w historii ludzkości. Kontynuują w artykule. Kraje już nigdy nie będą się obawiać, że ich źródła energii się wyczerpią. Taki sam optymizm był też w ZSRR. W 1961 roku, na 22. zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, Chruszczow ogłosił, że do 1980 roku powinien być zbudowany komunizm i zapewniony najwyższy poziom życia w porównaniu z jakimkolwiek krajem kapitalistycznym. Radzieccy naukowcy zostali postawieni przed zadaniem opanowania kontrolowanej syntezy termojądrowej, ponieważ wtedy uważano, że gaz, ropa i węgiel wyczerpią się za 20 lat. Ale aby stworzyć bazę materialno-techniczną do budowy komunizmu, potrzebne były ogromne zasoby energetyczne. Energia termojądrowa wydawała się jedynym rozwiązaniem. To nie wszystko, co udało mi się znaleźć, ale sądzę, że tego wystarczy, aby zrozumieć. Już na samym początku prób zainicjowania kontrolowanej reakcji termojądrowej, jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku, uważano, że energia termojądrowa zostanie opanowana za niecałe 20 lat. Prasa pękała od optymistycznych nagłówków o szybkim uruchomieniu elektrowni termojądrowych, o nieograniczonej i prawie darmowej energii. Teraz wydaje się to naiwne, może nawet śmieszne. Przesuńmy się o 70 lat do przodu, do naszych czasów. Prawie co roku prasa wybucha nagłówkami o kolejnym przełomie w fuzji termojądrowej. Tu i tam słychać, że energia termojądrowa jest już blisko, bardzo blisko. Więcej tego, z jakiegoś powodu, nawet często, można spotkać opinię, że energia termojądrowa będzie prawie darmowa. Paliwa będą pod dostatkiem, a reaktory będą całkowicie bezpieczne i nie produkujące odpadów promieniotwórczych. Wiem, że już się domyślacie, dokąd zmierzam. Ale moim celem nie jest poświęcenie 2 godzin na obalanie każdej nowości w internecie. Nie, materiał nie jest o tym. Po prostu opowiem wam o syntezie termojądrowej trochę szerzej i głębiej. I w toku tego procesu spotkacie m.in. informacje, które pozwolą wam samodzielnie ocenić, w jakim stopniu te twierdzenia są oderwane od rzeczywistości. Film jest dość długi. Uważam za słuszne, aby uczciwie powiedzieć, czego można się po nim spodziewać, abyście mogli zdecydować, czy warto go obejrzeć.
Otóż w tym materiale postaram się wyjaśnić wszystko najważniejsze, co jest związane z tematem kontrolowanej syntezy termojądrowej. Szczególną uwagę poświęcę fizyce syntezy i procesom zachodzącym wewnątrz reaktorów termojądrowych. I nie tylko w nich. Nie będę unikał trudnych tematów, ale postarałem się wyjaśnić je tak, aby można było wszystko zrozumieć bez jakiejś specjalnej wiedzy. Myślę, że film będzie odpowiedni również dla osób, które nie bardzo znają się na fizyce. W materiale nie będę wymieniać wszystkich metod uruchomienia fuzji, ponieważ jest ich dziesiątki i stale pojawiają się nowe. Omówię tylko te najważniejsze, takie jak magnetyczne utrzymywanie plazmy, w szczególności tzw. tokamaki, oraz opowiem o niektórych urządzeniach inercyjnych. Polecam również obejrzeć, a nie przesłuchać film, ponieważ będzie tu wiele wizualizacji ułatwiających zrozumienie niektórych procesów fizycznych oraz na ekranie będzie napisana dodatkowa informacja. Jeśli ktoś zna różnicę między sztucznymi reakcjami syntezy na Ziemi, a naturalną syntezą na Słońcu, czym jest energia wiązania, co jest pokazane na tych wykresach, ile wynosi kryterium Lawsona dla plazmy DT i jaki współczynnik Q teraz jest rekordowy, jak nagrzeć plazmę do 100 milionów stopni Celsjusza, jaką funkcję wykonuje centralny solenoid w tokamakach i jak pobierać energię z reaktorów, to możecie nie oglądać ten film. Nie dowiecie się nic nowego. Pozostałych? Zapraszam. Zaczniemy od wyjaśnienia pytania, a w jakiej postaci otrzymujemy energię z reakcji syntezy, a potem skąd ona się bierze, ta energia? Co to w ogóle jest? Synteza jądrowa, reakcja termojądrowa lub fuzja jądrowa? A to jest zjawisko polegające na połączeniu dwóch lżejszych jąder atomów w jedno cięższe. Na przykład na tym obrazku i animacji pokazano jedną z najprostszych reakcji syntezy. Jądro deuteru i trytu łączą się, tworząc jądro helu 4 i neutron. Dodatkowo wydzielana jest energia, łącznie 17,6 megaelektronowoltów. Gdzie i jak i co najważniejsze, dlaczego wydzielana jest ta energia, może być nie do końca jasne. Mówiłem, że wyjaśnię to przystępnie, w tym dla osób dalekich od fizyki, więc zaczniemy od szczegółowej analizy tego, co dzieje się na tym schemacie. Tym bardziej, że w chwili obecnej jest to najbardziej perspektywiczna reakcja syntezy, paliwo termojądrowe. Dlatego zacznijmy od podstaw, a skończymy konfiguracją pól w reaktorach i bardziej ciekawymi rzeczami. Warto zacząć od tego, co to jest deuter i tryt oraz dlaczego tu jest hel 4, a nie 3 lub 5. Przypomnę, co oznaczają te symbole obok nazwy pierwiastka chemicznego. Liczba z dolnym indeksem oznacza liczbę atomową, co odpowiada liczbie protonów w jądrze. Na przykład wodór ma liczbę atomową numer 1, ponieważ ma tylko jeden proton w jądrze. Hel ma numer 2. Ponieważ ma 2 protony w jądrze. Lit ma 3 protony i tak dalej. Aż do najcięższego odkrytego pierwiastka Oganessona, który ma 118 protonów w jądrze. Jednak liczba neutronów w identycznych pierwiastkach chemicznych może się znacznie różnić. Dlatego wprowadzono pojęcie liczby masowej, która pokazuje łączną liczbę protonów i neutronów w jądrze, nazywanych też nukleony. Oznacza to, że mogą istnieć identyczne pierwiastki chemiczne z jednakową liczbą protonów, ale z różną liczbą neutronów. Takie pierwiastki nazywane są izotopami. I to jest bardzo ważne pojęcie w fizyce jądrowej, w odróżnieniu na przykład od chemii. No na przykład weźmy najprostszy wodór. Jeden proton, zero neutronów. Nazywa się protem lub wodorem 1. Jest to najpowszechniejszy izotop wodoru, niemal wszechobecny. Jeśli dodamy neutron, to nadal będzie to wodór, ponieważ liczba protonów się nie zmieniła, ale to będzie już inny izotop wodoru, a mianowicie wodór 2, nazywany też deuterem. Dodajmy jeszcze jeden neutron i otrzymamy wodór 3 lub tryt.
Zwykle w naturze występuje tylko jeden lub kilka izotopów pierwiastka chemicznego, bo wszystkie inne rozpadają się niemal natychmiastowo. A te izotopy, które rozpadają się, ale nie natychmiastowo, nazywane są radioaktywnymi, promieniotwórczymi. Tryt właśnie jest promieniotwórczy. Jego okres połowicznego rozpadu wynosi trochę ponad 12 lat. Ta sama sytuacja ze wszystkimi innymi pierwiastkami. Znanych jest ogólnie 3,5 tysiąca izotopów. Z nich zdecydowana większość nie występuje w naturze, bo natychmiastowo ulegają rozpadowi. Tylko 252 izotopy są stabilne. I jeszcze jest stosunkowo duża ilość izotopów radioaktywnych, które różnią się czasem połowicznego rozpadu, bo u niektórych ten okres wynosi parę godzin, a u innych miliardy lat. W ogóle to po bizmucie wszystkie pierwiastki i ich izotopy są niestabilne, promieniotwórcze. Dowiedzieliśmy się, że ta liczba oznacza łączną liczbę protonów i neutronów w jądrze, czyli po prostu liczbę nukleonów. Jednakowe pierwiastki chemiczne, posiadające różną liczbę neutronów w jądrze, nazywane są izotopami. Na schemacie widzimy złączenie izotopu wodoru 2, deuteru, z izotopem wodoru 3, promieniotwórczym trytem. W rezultacie taka synteza tworzy nowy izotop, Hel-4. Z dwoma protonami i dwoma neutronami w jądrze. Plus jeden neutron okazuje się zbędny i odlatuje w formie swobodnej. Jądro helu w wyniku tej fuzji otrzymuje energię kinetyczną wynoszącą 3,5 megaelektronowoltów. Elektronowolty to jednostka energii, najczęściej używana w fizyce jądrowej. Ale ja nie jestem fizykiem jądrowym, tak jak pewnie większość osób oglądających ten film. Te liczby megaelektronowolty nic mi nie mówią. Nie jest jasne, ile to jest 3,5 megaelektronowoltów. To dużo czy mało? Jak to w ogóle sobie wyobrazić? Myślę, że potrzebujemy tutaj bardziej zrozumiałych przykładów, prawda? Dlatego policzyłem, ile to jest w zrozumiałych dla wszystkich jednostkach miary. Tak więc, jądro helu 4 z energią kinetyczną 3,5 megaelektronowoltów ma prędkość 12983 km na sekundę. To jest 4,3% od prędkości światła. Albo inaczej, taka cząstka w ciągu sekundy pokonuje odległość nieco większą niż średnica Ziemi. Imponujące, prawda? Wydaje się nierealne, ale tak jest. Ale to jeszcze nic. W wyniku tej reakcji jeden neutron okazuje się zbędny i odlatuje z energią kinetyczną 14,1 megaelektronowolt. Już domyślacie, ile to jest mniej więcej? Policzyłem dokładnie i okazuje się, że taki neutron porusza się z prędkością 51 931 km na sekundę. To 17,3% od prędkości światła. W ciągu 7,5 sekundy doleci z Ziemi na Księżyc. Jak coś, prędkości obliczyłem z uwzględnieniem efektów relatywistycznych dla większej dokładności, bo prędkości są bardzo duże. Innymi słowy, w wyniku syntezy otrzymujemy bardzo szybko poruszające się, albo można tak powiedzieć, wysokoenergetyczne cząstki. Szczególnie neutrony w tym przypadku. I kiedy mówią o energii otrzymywanej dzięki syntezie termojądrowej, mają właśnie na myśli kinetyczną energię tych cząstek. Ale jak dokładnie przekształcić tę kinetyczną energię szybko poruszających się jąder i neutronów na energię elektryczną, abyśmy mogli ją wykorzystać w naszych domach i tak dalej? To ciekawe pytanie, na które z pewnością odpowiem później. Ale najpierw potrzebujemy jeszcze trochę teorii, aby przejść do technicznej strony w kwestii kontrolowanej syntezy termojądrowej. Mam nadzieję, że teraz ten schemat jest w pełni zrozumiały.
Teraz już mogę pokazać najbardziej realistyczne i interesujące z praktycznego punktu widzenia reakcje syntezy. Czyli zademonstrować paliwo, które może być wykorzystane w reaktorze termojądrowym i opisać jego przewagi lub minusy. Z pierwszą reakcją już się zapoznaliście. Ona została zareprezentowana na tym schemacie. Jest to póki co najbardziej perspektywiczna reakcja do wykorzystania w energetyce termojądrowej, ponieważ do jej uruchomienia wymagana jest najniższa temperatura, zaczynając od około 100 milionów stopni Celsjusza i wyżej. Ale jeszcze ważniejsze, że dla tej reakcji najłatwiej spełnić tzw. kryterium Lawsona. Ale duży minus polega na tym, że ta reakcja powoduje wiele odpadów promieniotwórczych, a jeden z jej składników, tryt, jest bardzo drogi i trudny do wyprodukowania. Obecnie na naszej planecie jest nie więcej niż 30 kg trytu, a koszt produkcji 1 kg często szacuje się na 30 milionów dolarów amerykańskich. Międzynarodowy eksperymentalny reaktor termonuklearny, w skrócie nazywany ITER, według szacunków naukowców pracujących nad tym projektem, powinien wykorzystać cały zgromadzony na świecie tryt, dziesiątki kilogramów. Ten reaktor jest eksperymentalny i nie będzie produkować prąd. Cały tryt pójdzie na różne próby. Więc jeden z komponentów paliwa w reaktorze termojądrowym, tryt, który musi być w połowie z deuterem dla skutecznej pracy reaktora, jest bardzo drogi i deficytowy. Kiedy mówi się, że paliwo termojądrowe będzie bardzo tanie i niemal nielimitowane, można będzie pobierać go z wody morskiej, ma się na myśli deuter, który jest stosunkowo tani. Sytuacja z trytem jest diametralnie przeciwna. Problem deficytu trytu można rozwiązać, produkując go w tychże reaktorach termojądrowych z izotopu litu 6. Prawdziwym przełomem będzie uzyskanie więcej trytu dzięki interakcji litu z przepływem neutronów niż ilość wykorzystywanego trytu w reakcji termojądrowej. Zapamiętajcie to, może kiedyś to się wydarzy i usłyszycie w wiadomościach. To nie sprawi, że energia termojądrowa będzie prawie darmowa, ponieważ lit, tym bardziej lit 6, również jest deficytowy, ale w zasadzie to obniży koszt własnej energii termonuklearnej. Druga reakcja to połączenie dwóch izotopów wodoru 2, czyli reakcja między dwoma jądrami deuteru. Deuter jako paliwo jądrowe jest stosunkowo łatwy do pozyskania. Na przykład w każdym litrze wody morskiej zawiera się około 0,02 grama tego izotopu. Wytwarza się go dziesiątkami tysięcy ton rocznie. Ten rodzaj paliwa byłby znacznie tańszy w porównaniu z poprzednim. Jak widać, ta reakcja ma dwa możliwe wyniki. W pierwszym przypadku z prawdopodobieństwem 50% powstaje tryt i proton. W drugim, też z prawdopodobieństwem 50%, powstaje Hel-3 i neutron. Tak bywa, że niektóre reakcje mają dwa i więcej możliwych wyników z różnymi prawdopodobieństwami. To wynika z kwantowej natury zachowania cząstek i dzięki zasadom zachowania. Minusem omawianej reakcji jest to, że daje mniejszą ilość energii i wymaga wysokich temperatur. Optymalnie powyżej miliarda stopni Celsjusza, a najlepiej około 10 miliardów stopni. Reakcja numer 3. Deuter i Hel-3 łączą się, tworząc Hel-4 i proton. Ta reakcja jest interesująca ze względu na to, że prawie nie wytwarza neutronów. Prawie, ponieważ w tej reakcji deuter może reagować z deuterem, tak jak w poprzednim paliwie. Ale ogólnie rzecz biorąc, powstaje znacznie mniej neutronów niż w opisanych wcześniej reakcjach, co oznacza, że pozostawia ona znacznie mniej odpadów radioaktywnych. Później powiem, dlaczego tak jest.
Warto na to zwrócić uwagę, ponieważ często mówi się, że energetyka termojądrowa będzie czysta i nie będzie tworzyć odpadów radioaktywnych. Ale tak nie jest. To jest półprawda. Ta reakcja jest stosunkowo prosta. Optymalną temperaturą do jej podtrzymania będzie do 1 miliarda stopni Celsjusza. Ale minus polega na tym, że Hel-3 jest bardzo rzadki, drogi i pożądany izotop. Jego deficyt tylko rośnie, i to jeszcze bez energetyki termojądrowej. Czasami mówi się, że będziemy sobie wydobywać go na Księżycu, bo tam znajdują się duże zasoby Helu-3 i dzięki temu jego braki na Ziemi przestaną być problemem. Ale oto kilka konkretnych liczb pozwalających zrozumieć, co jest nie tak z tymi marzeniami. Średnio w 100 tonach regolitu księżycowego nazbiera się tylko 1 gram Helu-3. Czyli aby wydobyć tonę tego helu, trzeba przetworzyć 100 milionów ton regolitu. I to jeszcze optymistyczne szacunki. Teraz pomyślicie, jakiej infrastruktury potrzeba na Księżycu i jak rozwinięta powinna być kosmonautyka na Ziemi, aby wydobyć i przetransportować choćby kilka ton Helu-3 na Ziemię. Na razie, niestety, jest to fantastyka. Jeszcze długo nią pozostanie. Alternatywą dla tej reakcji można uważać połączenie protu, czyli zwykłego i powszechnego wodoru, z borem 11, co daje 3 jądra Helu-4 o łącznej energii 8,7 megaelektronowolta. To jest dostępne i tanie paliwo, w porównaniu z innymi oczywiście, a jednocześnie pozostawiające znacznie mniej odpadów radioaktywnych w porównaniu z innymi paliwami. To by było najlepsze paliwo pod wieloma względami. Problem polega na tym, że do uruchomienia tej reakcji potrzebne są bardzo wysokie temperatury. Od 1 do 7 miliardów stopni Celsjusza. Ale i tak efektywność tej reakcji będzie stosunkowo niska. Czyli trzeba będzie utrzymywać znacznie większe gęstości tego paliwa w porównaniu do innych paliw, aby uzyskać taką samą wydajność energetyczną. Jak widać, nie ma dobrego rozwiązania w wyborze paliwa. Jest ono albo drogie i rzadkie, albo do inicjacji reakcji termojądrowej z udziałem tego paliwa potrzebne są bardzo wysokie, w bliskiej przyszłości nieosiągalne temperatury do utrzymywania plazmy. Dobrym podsumowaniem powyższego będzie ten wykres. Jest to oryginał. Tutaj trochę go skorygowałem dla większej jasności, ale istota od tego się nie zmieniła. Co my tutaj widzimy? Na osi Y pokazane jest prawdopodobieństwo reakcji syntezy, bo prawdopodobieństwa połączenia jąder znacznie się różnią w zależności od pierwiastków uczestniczących w syntezie i niektórych innych parametrów, przede wszystkim temperatury. Im wyższa wartość na osi Y, tym większe prawdopodobieństwo syntezy. Na osi X pokazana jest temperatura od 10 milionów do 10 miliardów stopni Celsjusza. Zaznaczyłem również linię, powyżej której reakcja może być uważana za skuteczną. Poniżej tej linii i odpowiednich jej parametrów synteza jąder zachodzi bardzo rzadko. Jest nieskuteczna. Pierwsza reakcja deuteru z trytem jest pokazana niebieską linią. Jest skuteczna przy najniższej temperaturze w porównaniu z innymi, zaczynając od około 100 milionów stopni Celsjusza, a szczyt skuteczności przypada na 800 milionów stopni. Po jeszcze większym wzroście temperatury prawdopodobieństwo reakcji syntezy zaczyna spadać. Druga reakcja, deuter z deuterem, jest najbardziej skuteczna przy temperaturze około 10 miliardów stopni Celsjusza. Ale i tak ogólnie takie reakcje syntezy zachodzą z mniejszym prawdopodobieństwem niż w przypadku syntezy deuteru z trytem. W praktyce to oznacza, że trzeba użyć dziesiątki razy więcej paliwa,
lub powiększyć czas utrzymywania plazmy z tego paliwa, aby wyprodukowana energia była porównywalna z energią produkowaną w reakcji deuteru z trytem. Trzecia reakcja. Deuter z helem 3, linia czerwona, ma największe prawdopodobieństwo syntezy przy temperaturze około 2 miliardów stopni Celsjusza i jest średnio skuteczna między pierwszą a drugą reakcją. Na wykresie nie pokazano reakcji wodoru z borem 11, ale wyglądałaby ona mniej więcej tak, jak dorysowałem na wykresie. Najskuteczniejsza temperatura to 7 miliardów stopni Celsjusza. Zauważcie, że zwiększenie temperatury paliwa po jakimś określonym znaczeniu nie prowadzi do zwiększenia prawdopodobieństwa reakcji syntezy w nim, a wręcz przeciwnie, zmniejsza ją. Czyli istnieje pewna optymalna temperatura dla każdego rodzaju paliwa, przy której reakcje zachodzą najczęściej. Oto inny wykres, na którym to jest bardziej widoczne. Im bardziej po lewej stronie jest linia na wykresie i czym jest wyższa, tym lepiej. Zauważyliście, ile cennej informacji można się dowiedzieć z tego wykresu i opisanych reakcji, znając, co to wszystko oznacza? Dość trudno zgadywać, jakie pytania teraz u Was się pojawiają, ale przypuśćmy, że interesuje Was, dlaczego koniecznie potrzebne są aż tak wysokie temperatury i dlaczego jako paliwo nie można wziąć jakichś bardziej powszechnych pierwiastków, tylko akurat te wymienione. Aby to zrozumieć, porozmawiajmy o tak zwanym oddziaływaniu silnym i barierze kulombowskiej, a także przeanalizujmy ten cudowny wykres, który jest chyba najważniejszym wykresem fizyki jądrowej i może opowiedzieć nam bardzo wiele ciekawych rzeczy o otaczającym nas świecie. Wszyscy jeszcze ze szkoły znamy, że jednoimienne ładunki odpychają się, a różnoimienne przyciągają się. Im bliżej ładunki są do siebie, tym silniej się odpychają lub przyciągają. Mówi o tym prawo Coulomba. Pamiętacie, tak? Ale popatrzmy na jądro atomowe. Tam są neutrony, które nie mają ładunku, są neutralne, nie uczestniczą w tych przyciąganiach i odpychaniach. No i poza nimi są protony. I wszystkie mają jednoimienne, dodatnie ładunki. A do tego znajdują się bardzo blisko siebie. Dlaczego więc nie odpychają się i nie rozlatują? Muszę zaznaczyć, że na nie działają siły Coulomba i one odpychają się bardzo silnie, ponieważ są bardzo blisko siebie. Ale istnieje siła, która przeciwdziała elektromagnetycznemu odpychaniu protonów i trzyma je razem z neutronami w jądrze. Jest to tak zwane oddziaływanie silne, które działa na skalę rozmiarów jądra atomowego lub jeszcze mniejszą. Na takiej skali oddziaływanie silne jest 100 razy silniejsze niż oddziaływanie elektromagnetyczne. Dlatego neutrony i protony nie rozlatują się, są utrzymywane razem. Oddziaływanie silne jest również milion razy silniejsze niż oddziaływanie słabe i o tyle razy silniejsze od grawitacyjnego. Właśnie dlatego nazywa się oddziaływaniem silnym. Jest to najpotężniejsza ze wszystkich czterech znanych sił fundamentalnych. Pogadamy trochę o tym oddziaływaniu silnym, aby mieć bardziej fundamentalne pojęcie o pochodzeniu energii w reakcjach jądrowych. Otóż każdy proton lub neutron, czyli nukleon, za pośrednictwem oddziaływania silnego oddziałuje tylko z sąsiednimi nukleonami. Dlatego nukleony na powierzchni jądra oddziałują z mniejszą liczbą nukleonów, a wewnątrz jądra z większą. Jest również oczywiste, że im mniejsza liczba nukleonów w jądrze, tym mniejsza liczba połączeń, wiązań.
Najmniejsza liczba połączeń występuje w deuterze, helu 2, trycie i helu 3. Rozdzielenie lub rozbicie tych jąder na pojedyncze nukleony jest najłatwiejsze. Średnia energia połączenia wynosi do 3 megaelektronowoltów. Im więcej protonów i neutronów w jądrze, tym więcej wiązań i tym silniej jest połączone jądro. I tym trudniej jest wyrwać z niego nukleony. Na wykresie widoczna jest zależność średniej energii wiązania jednego nukleonu od liczby nukleonów w jądrze. Zwróćcie uwagę, że wraz ze wzrostem liczby nukleonów rośnie energia wiązania trzymająca nukleony w jądrze. Najwyższa energia połączenia osiąga się w żelazie 56. To jest najskuteczniej połączone jądro. Jest ono najstabilniejsze i najtrwalsze ze wszystkich izotopów. Ale po nim, gdy liczba nukleonów w jądrze wzrasta jeszcze bardziej, energia wiązania zaczyna spadać, co oznacza, że jądra stają się mniej stabilne i łatwiejsze do rozszczepienia. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że oddziaływanie silne działa na skalę rzędu wielkości jądra atomowego i mniejszą. Na większych skalach zaczyna szybko osłabiać i w pewnym momencie oddziaływanie elektromagnetyczne odpychające protony zaczyna dominować. Przed żelazem 56 dominuje oddziaływanie silne, a po nim jądra stają się tak duże, że ono już nie może tak skutecznie utrzymywać nukleony. Energia wiązania zaczyna spadać. Po bizmucie, który znajduje się na wykresie tutaj, wszystkie jądra stają się tak duże, że zaczynają spontanicznie rozpadać się z różnymi okresami połowicznego rozpadu. Zazwyczaj im więcej nukleonów, tym okres połowicznego rozpadu jest mniejszy, ponieważ takie jądra są zbyt duże, aby oddziaływanie silne je utrzymało. Dlatego wszystkie pierwiastki, zaczynając od bizmutu, są promieniotwórcze. I dlatego duże jądra nie występują w naturze. One rozpadają się prawie natychmiast. Do niektórych izotopów, na przykład uranu-235, wystarczy strzelić neutronem i wychwytując go, jądro uranu natychmiast ulegnie rozpadowi. Nie będzie w stanie utrzymać tak dużego jądra. To wszystko wydaje się zrozumiałe, ale niejasne jest, po co w ogóle to wszystko opowiadam. Tak, nie jest to jeszcze oczywiste, ale posiadając powyższą wiedzę, można uzyskać energię jądrową i termojądrową. Właśnie dzięki różnicy energii wiązania. Pokażę, jak to zrobić. Proszę uważnie posłuchać. Znowu weźmy prosty przykład syntezy. Reakcja deuteru z trytem. Tutaj na wykresie nie widać tego zbyt dobrze, ale średnia energia wiązania na jeden nukleon w deuterze wynosi 1,1 megaelektronowolta. Zawiera on 2 nukleony, dlatego całkowita energia wiązania wynosi 2,2 megaelektronowolta. Tak? Dalej mamy tryt. Energia wiązania jest nieco ponad 2,8 megaelektronowolta. Zawiera on 3 nukleony, mnożymy przez 3 i otrzymujemy 8,5 megaelektronowolta ogółem. Zatem te dwa izotopy mają łączną energię wiązania 10,7 megaelektronowolta. Ta reakcja syntezuje Hel-4. Dodatkowo uwalnia się swobodny neutron. Patrzymy na Hel-4. Ma on bardzo dużą energię wiązania na jeden nukleon. Trochę ponad 7 megaelektronowoltów. On zawiera 4 nukleony, mnożymy i otrzymujemy 28,3 megaelektronowolta ogółem. A teraz patrzcie. Jeśli porównamy tę energię wiązania z energią wiązania deuteru i trytu, to uzyskamy różnicę w energii aż 17,6 megaelektronowolta. No i co?
A teraz wspomnijmy, ile energii uwalnia reakcja syntezy Helu-4 z deuteru i trytu. Dokładnie 17,6 megaelektronowolta. Różnica w energii wiązania uwalnia się w postaci kinetycznej energii cząstek utworzonych w rezultacie syntezy. To może się wydawać nielogiczne, nie wiem, że ma być na odwrót, ale jest dokładnie tak. I dlatego energetycznie bardziej wygodne jest syntezowanie nieco cięższych jąder z najlżejszych izotopów, co dobrze widać na wykresie, nawet bez obliczeń. Tak samo dobrze widać, że im więcej nukleonów w jądrze, tym zazwyczaj wynik syntezy jest mniej energetycznie wygodny. Na przykład syntezowanie nowych pierwiastków z węgla jest o wiele mniej wydajne energetycznie niż synteza Helu-4 z deuteru i trytu. A jeszcze można zauważyć, że reakcje, wynikiem których będzie synteza jąder cięższych od żelaza 56, są energetycznie niewygodne, ponieważ średnia energia wiązania zaczyna się zmniejszać. I to jest obserwowane w naturze. Okazuje się, że gwiazdy, które emitują ogromne ilości energii dzięki reakcjom termojądrowym zachodzącym w ich wnętrzach, syntezują pierwiastki chemiczne aż do żelaza. Oto chemiczny skład typowej, bardzo masywnej gwiazdy w ostatnich fazach ewolucji. Jeszcze cięższe pierwiastki są tworzone tylko w niektórych specjalnych warunkach, dzięki tzw. R oraz S procesom. Na przykład podczas wybuchów supernowych i zderzeń gwiazd neutronowych. Słońce jest stosunkowo niewielką gwiazdą i generuje większość swojej energii poprzez syntezę helu ze zwykłego wodoru. W swoim jądrze Słońce spala każdą sekundę 620 milionów ton wodoru i wytwarza 616 milionów ton helu. 4 miliony ton różnicy w masie to właśnie różnica w energii wiązania, która jest wydzielana w postaci kinetycznej i elektromagnetycznej energii różnych cząstek, uwolnionych w wyniku syntezy, co postrzegamy jako światło i ciepło. Po prostu zastanówcie się nad tym, jaka to jest potęga. Dodam na tło nagranie i tak zwany dźwięk słońca. To nie jest prawdziwy dźwięk, a sztucznie przerobiony na dźwięk oscylogram drgań powierzchni słońca. I to już trwa ponad 4 miliardy lat i będzie trwać przez kolejne 5 miliardów lat. A oto co jeszcze możemy zobaczyć na tym wykresie. Naocznie widać, że rozszczepienie ciężkich jąder, takich jak uran, na jądra lżejsze również jest energetycznie korzystne. Również daje zysk energii. Wynika to z faktu, że energia wiązania na nukleon w bardzo ciężkich jądrach jest niższa niż w nieco lżejszych. Właśnie dlatego tak zwane reakcje rozszczepienia też pozwalają uzyskać energię, na przykład w reaktorach jądrowych. Ale jeśli zapoznamy się z reakcją rozpadu uranu-235, który jest stosowany jako paliwo w reaktorach jądrowych, dowiemy się, że ta reakcja uwalnia aż około 200 megaelektronowoltów energii. Wychodzi na to, że takie reakcje są bardziej korzystne energetycznie niż reakcje syntezy. A przecież mówi się, że reakcje syntezy są bardziej energetycznie korzystne. Kto więc ma rację? Otóż sytuacja jest następna. Tak wiele energii wydziela się w wyniku rozpadu uranu-235 dzięki temu, że ma on bardzo wiele nukleonów w swoim składzie.
aż 235 sztuk, prawda? Oznacza to, że na jeden nukleon przypada 0,85 megaelektronowolta energii. Natomiast w reakcji syntezy helu 4 z deuteru i trytu wydzielane jest aż 17,6 megaelektronowolta energii, co daje około 3,5 megaelektronowolta na nukleon, czyli czterokrotnie więcej niż w przypadku rozszczepienia uranu. To można zobaczyć na wykresie, że synteza jest o kilka razy bardziej efektywna niż rozszczepienie, jeśli chodzi o średniej energii na jeden nukleon. Innymi słowy, jeśli weźmiemy kilogram deuteru i trytu jako paliwo i kilogram uranu 235, to w wyniku syntezy z kilograma deuteru i trytu uzyskamy o 4 razy więcej energii niż w przypadku rozszczepienia kilograma uranu 235. Jeszcze dla przykładu obliczyłem to w kilotonach. Otóż 1 kg deuteru i trytu, syntezując hel 4, uwalnia 80 kiloton energii. Natomiast rozszczepienie kilograma uranu 235 uwalnia 20 kiloton energii. Tyle samo, ile bomba zrzucona na Nagasaki. Dlatego najlepiej używać bardzo lekkich jąder i tworzyć nieco cięższe. To są najbardziej energetycznie korzystne reakcje jądrowe, dające najwięcej energii. I myślę, że to jest już intuicyjne dla Was, bo tutaj to jest naocznie widoczne. Tutaj tego nie pokazano, ale można domyśleć, że zwykły wodór, wodór 1, jądro którego to po prostu pojedynczy proton, w ogóle nie ma energii wiązania. I wychodzi na to, że najbardziej energetycznie korzystne reakcje byłyby z udziałem tego wodoru. Z samym sobą, z deuterem lub trytem itd. I rzeczywiście, to są bardzo wygodne reakcje. Ale nie same w sobie. Bo na przykład proton z protonem syntezują deuter. Czyli jeden proton zamienia się w neutron z uwolnieniem pozytonu i neutrina. Ta zamiana protonu w neutron zabiera dużo energii. Nie jest energetycznie korzystna sama w sobie, lecz takie reakcje ze zwykłym wodorem są wygodne dlatego, że tworzą one cykl reakcji składający się z kilku etapów. Zazwyczaj taki cykl, jak pokazano na ekranie. W skrócie wychodzi, że 4 protony w cyklu reakcji tworzą hel 4, uwalniając 27,3 megaelektronowolta energii, czyli około 7 megaelektronowoltów na nukleon. Bardzo wydajna reakcja. I to właśnie ta reakcja zachodzi wewnątrz gwiazd, w tym wewnątrz naszego Słońca. 85% wszystkich reakcji syntezy w nim przypada właśnie na taki cykl reakcji, jak pokazano na schemacie. Więc dlaczego by nie wykorzystać właśnie takich reakcji do produkcji energii w reaktorach termojądrowych na Ziemi? Bo przecież zwykłego wodoru jest pod dostatkiem. A problem polega na tym, że prawdopodobieństwo takiej reakcji jest po prostu śmiesznie małe. Konkretnie, o ile pamiętam, jest ono coś tam rzędu 10 do potęgi 27 razy mniejsze, czyli o kwadryliard razy mniejsze, niż prawdopodobieństwo reakcji deuteru z trytem przy temperaturach efektywnych dla tych reakcji. Jeśli zbudujemy reaktor i będziemy używać tego cyklu reakcji jak na Słońcu, otrzymamy po prostu śmieszne ilości energii, ponieważ będzie tam zachodzić kilka reakcji syntezy na jeden dzień. Na Słońcu prawdopodobieństwo takich reakcji jest... tak samo również jest śmiesznie małe. Ale w nim jest tak monstrualna liczba tych protonów, że w skali Słońca takie reakcje zachodzą stosunkowo często. Myślę, że teraz rozjaśniło się wiele pytań, jeśli chodzi o reakcje jądrowe, syntezy lub rozszczepienie. Ale jeszcze nie powiedziałem jednej bardzo ważnej rzeczy. Dlaczego więc reakcje syntezy wymagają aż tak wysokich temperatur? Ale tu wszystko jest proste i myślę, że wielu już wie. Chodzi o to, że zbliżyć jądra atomowe nie jest łatwym zadaniem.
przy zbliżeniu jakiegokolwiek jądra do innego jądra dominuje siła elektromagnetyczna, odpychanie między protonami. Aby zbliżyć jądra na odległość wystarczającą do wywołania przyciągania spowodowanego oddziaływaniem silnym, działającym na odległość rzędu 10 do potęgi minus 15 metra, aby jądra mogły się połączyć w jedno, trzeba dostarczyć jądrom bardzo dużą energię kinetyczną. Czyli inaczej, trzeba nadać jądrom bardzo dużą prędkość. Im więcej protonów w jądrze, tym z reguły większe muszą być prędkości dla połączenia jąder. Ponieważ między większą ilością protonów elektrostatyczne odpychanie jest silniejsze. Można to sobie wyobrazić jako rzucanie piłki przez ścianę. Im więcej protonów w jądrze, tym wyższa jest ściana. I tym mocniej trzeba rzucić piłkę, inne jądro atomu, nadać mu większą prędkość. Aby osiągnąć takie prędkości, przy których jądra zaczną się łączyć, można je na przykład podgrzać. Temperatura to jest, z grubsza mówiąc, średnia energia kinetyczna ruchu lub drgań cząstek. I okazuje się, że zazwyczaj reakcje syntezy zachodzą przy temperaturach powyżej 100 milionów stopni Celsjusza, przy których cząstki poruszają się po prostu z szalonymi prędkościami, tysiące kilometrów na sekundę i więcej. Przy takich warunkach atomy oczywiście nie mogą istnieć. Zrywane są wszystkie elektrony z powłok i jądra poruszają się oddzielnie od nich. Ten stan materii nazywa się wysokotemperaturową plazmą. I jeszcze jedno. Kiedy mówią o temperaturze, powiedzmy, 100 milionów stopni Celsjusza, na przykład w reaktorze termojądrowym, to mają na myśli maksymalną temperaturę cząstek. Zwykle elektronów, ponieważ pomimo jąder deuteru i trytu w plazmie są elektrony. Otóż tutaj widać, że maksymalną temperaturę, 100 milionów stopni Celsjusza, mają prawie zero cząstek. Największa ilość cząstek ma temperaturę poniżej 10 milionów stopni Celsjusza. No, czyli raczej tutaj tego nie widać, ale tak jest. Natomiast kiedy mówimy o temperaturze wewnątrz gwiazd, mają na myśli średnią temperaturę. Część cząstek może mieć o wiele wyższą temperaturę, a część o wiele mniejszą. Nawiasem mówiąc, w jądrze Słońca, który jest 25 razy większy od Ziemi, temperatura wynosi 15 milionów stopni Celsjusza. Dość niewiele dla fuzji, prawda? Dlaczego więc tam zachodzą reakcje termojądrowe? Otóż między innymi dlatego, że ta temperatura pokazuje średnią energię cząstek. Część jąder jednak ma znacznie wyższą energię, prędkość poruszania i odpowiednio wyższą temperaturę. W ogóle to z tymi reakcjami na Słońcu nie jest taka prosta sprawa. One tam prawie nie zachodzą. I dzięki temu w ogóle istniejemy. Bo gdyby zachodziły naprawdę skutecznie, to gwiazdy istniałyby nie miliardy lat, a powiedzmy tysiące lat. Moc, lub bardziej naocznie ciepło, generowane przez Słońce na metr sześcienny jest mniejsze niż generuje ciało człowieka. Chodzi o produkcję ciepła. Jądro Słońca i tak jest rozgrzane z powodu ogromnego ciśnienia wewnątrz Słońca, które zwiększa gęstość i temperaturę. Jednak wyjściowa moc jądra, dzięki reakcjom termojądrowym, wynosi około 270 W na metr sześcienny, co jest 5 razy mniej niż w ciele człowieka na metr sześcienny. Mam tutaj taką lampę i w niej jest żarówka o mocy 400 W. Innymi słowy, jest ona o 1,5 raza mocniejsza niż metr sześcienny jądra Słońca. Jak coś, to ja nie korzystam z tego turbospalacza energii elektrycznej, na którym można robić grilla. Ta lampa była tu wcześniej, zanim wprowadziłem się do tego mieszkania. Kupiłem sobie inną lampę i energooszczędną żarówkę. Często można spotkać porównanie, że Słońce produkuje tyle ciepła, co kupa gnoju. Jeśli włożyć rękę do stosunkowo świeżego obornika, można poczuć, że jest ciepły.
czasami nawet gorące. Albo przynajmniej może ktoś widział, jak w zimne poranki parują kupy gnoju. One są podgrzewane dzięki procesom rozkładu materiału organicznego przez mikroorganizmy. Oto wykres temperatury typowego stosu kompostu w zależności od czasu. Tak więc, jeśli chodzi o ciepło generowane na metr sześcienny, reakcje termojądrowe na Słońcu wydzielają mniej więcej tyle samo, co stos kompostowy w aktywnej fazie rozkładu materii organicznej. W ten sposób dowiedzieliśmy się, że Słońce produkuje bardzo mało energii w przeliczeniu na jednostkę objętości. Dzieje się tak dlatego, że, jak już powiedziałem, prawdopodobieństwo reakcji złączenia protonu z protonem, które zachodzą na Słońcu, jest niezwykle małe. Każdy oddzielny proton ze Słońca łączy się z innym średnio raz na 5 miliardów lat. Ale wówczas gęstość w jądrze Słońca jest ogromna. Ponad 10 razy większa niż gęstość złota lub ołowiu. Dlatego chociaż prawdopodobieństwo reakcji jest bardzo małe, to ze względu na gęstość w jednym metrze sześciennym jądra Słońca jest wystarczająca ilość protonów, aby te reakcje występowały stosunkowo często i wydawały 270 W na metr sześcienny. Naoczny przykład. Weźmy plazmę z deuteru i trytu o temperaturze powiedzmy 100 milionów stopni, ale o niskiej gęstości. Oczywiste jest, że tutaj reakcje będą zachodzić rzadziej niż w tej samej plazmie, ale o znacznie większej gęstości. Innymi słowy, aby zwiększyć efektywność syntezy termojądrowej, można zwiększać nie tylko temperaturę, ale także gęstość plazmy. Jednak podobnie jak w przypadku temperatury, istnieje pewna optymalna wartość gęstości plazmy, przy której inicjować takie reakcje syntezy najlepiej. W odróżnieniu od temperatury, nie jest to związane z prawdopodobieństwem reakcji, lecz z ograniczeniami technicznymi. Jeśli skompresować paliwo termojądrowe do bardzo wysokich gęstości, to może to prowadzić do wybuchu termojądrowego lub przynajmniej do uszkodzenia reaktora termojądrowego. Z bardziej gęstej plazmy trudniej również zyskać energię, ponieważ produkty syntezy częściej zderzają się ze sobą i z paliwem i tracą swoją energię w tym procesie. Kolejnym bardzo ważnym parametrem w reakcjach termojądrowych jest czas utrzymania paliwa w temperaturach niezbędnych do rozpoczęcia reakcji syntezy. Oczywiste jest również, że im dłuższy jest czas utrzymania, tym więcej jąder złączy się w reakcjach syntezy. Sens energetyki termojądrowej sprowadza się do tych trzech parametrów. Znalezienie równowagi pomiędzy temperaturą, gęstością i czasem utrzymania plazmy, aby reaktor termojądrowy mógł generować więcej energii, niż jest potrzebne do uruchomienia reakcji. Przy czym temperatura jest relatywnie stabilnym parametrem, w przeciwieństwie do dwóch pozostałych. Na podstawie powyższego istotnym pojęciem w energetyce termojądrowej okazuje się być kryterium Lawsona, umożliwiający ocenę, czy fuzja termojądrowa w danym reaktorze będzie źródłem energii, czy tylko żercem energii. Ponieważ najbardziej obiecującym paliwem w energetyce termojądrowej jest mieszanka deuteru i trytu, podam przykład tej reakcji, dla której kryterium Lawsona jest takie, jak pokazano na ekranie. N tutaj oznacza koncentrację plazmy, a mianowicie liczbę jąder deuteru i trytu w metrze sześciennym objętości. A tau oznacza czas utrzymania tej plazmy w sekundach. Istota tego kryterium polega na tym, że po osiągnięciu temperatury inicjacji reakcji syntezy konieczny jest kompromis między koncentracją, czyli gęstością cząstek w plazmie, a czasem ich utrzymania w objętości zapewniającej tę gęstość. Można rozpalić skuteczną syntezę termojądrową przy niższej koncentracji cząstek, ale poprzez dłuższe utrzymanie plazmy. Lub można to zrobić przy krótszym czasie utrzymania plazmy poprzez zwiększenie gęstości cząstek w niej. Może to jest niezbyt jasne, dlatego podam konkretny przykład. Jeśli udało się uzyskać plazmę o temperaturze niezbędnej do inicjacji fuzji, co zwykle wynosi ponad 100 milionów stopni Celsjusza, o koncentracji cząstek w jednym metrze sześciennym równą 10 do 20 potęgi,
co jest bardzo mało w porównaniu do powietrza, którym teraz oddychacie, gdzie jest 2,5 pomnożone przez 10 do potęgi 25 atomów na metr sześcienny, czyli 250 tysięcy razy więcej. I jeśli utrzymać taką plazmę przez ponad 1 sekundę przy takich temperaturach i koncentracji, wtedy uzyska się więcej energii na wyjściu z reakcji, niż zużyto na stworzenie takiej plazmy, na jej podgrzewanie i utrzymanie. Jeśli koncentracja jąder wynosi 10 do potęgi 17, to trzeba ją utrzymać przez ponad 10 do potęgi 3 sekund, czyli 1000 sekund. Jeśli jednak koncentracja plazmy jest równa koncentracji atomów w powietrzu, trzeba ją utrzymać przez 2,5 pomnożone przez 10 do potęgi minus 5 sekund, czyli 250 tysięcy razy mniej niż sekunda. 4 milionowe sekundy. Dlatego, kiedy przez źródła popularne ogłasza się kolejny przełom fuzji, na przykład osiągnięcie utrzymania plazmy przez 100 sekund przy temperaturze 100 milionów stopni, to jeszcze absolutnie nic nie znaczy, ponieważ ważna jest również gęstość. Przy niskich gęstościach taką plazmę można utrzymywać nawet wiecznie. Istotne jest jednak spełnienie kryterium Lawsona. To właśnie ono pokazuje efektywność reakcji, a nie jego poszczególne parametry. Myślę, iż teraz jest oczywiste, że jeśli zwiększymy gęstość podgrzanego paliwa termojądrowego do bardzo wysokich wartości, większych na przykład niż gęstość ołowiu, to wystarczy utrzymać ją tylko miliardowe, a nawet bilionowe części sekundy i ona da więcej energii, niż jest potrzebne do stworzenia takiej plazmy. I to jest najprostszy sposób zysku więcej energii z reakcji syntezy, niż włożono dla inicjacji takich reakcji. I właśnie stanem na 2023 rok tylko w ten sposób spełniono kryterium Lawsona. Właśnie dzięki ekstremalnemu zwiększeniu gęstości paliwa termojądrowego i minimalnego czasu utrzymywania, bilionowe części sekundy. Tam jest jedno wielkie ale, opowiem o tym bardziej szczegółowo wkrótce. Z drugiej strony, można utrzymywać stosunkowo rozproszoną plazmę przez długi czas, aby uzyskać wyjście energetyczne. Na przykład w międzynarodowym eksperymentalnym reaktorze termonuklearnym planuje się używać koncentracji plazmy na poziomie około 10 do potęgi 20 na metr sześcienny objętości, co stanowi tylko kilka gramów mieszanki deuteru i trytu w całej komorze reaktora podczas jego uruchamiania. Planowano utrzymać taką koncentrację plazmy przez więcej niż sekundę dla dodatniego zysku energii, a następnie planowano przewyższyć ten wynik kilkukrotnie. Istnieje taki współczynnik zysku energii Q, który pokazuje stosunek mocy wytworzonej w wyniku reakcji termojądrowych do całkowitej mocy dostarczonej z zewnątrz do grzania plazmy. Na przykład, jeśli utrzymamy tę plazmę o stężeniu 10 do potęgi 20 cząstek przez 1 sekundę, to współczynnik Q będzie wynosił 1. Tyle samo energii, ile włożyliśmy, tyle otrzymamy. Właśnie w tym tkwi sens energetyki termojądrowej. Poprzez balansowanie pomiędzy temperaturą, gęstością i czasem utrzymywania dążyć do osiągnięcia wartości Q najpierw na poziomie dziesiątek, a następnie setek, aby otrzymywać energię setki razy większą niż ta, którą włożono w podgrzanie plazmy i z kolei uczynić budowę reaktorów termojądrowych komercyjnie opłacalną. Ale posłuchajcie, ważna uwaga. Ten współczynnik Q uwzględnia jedynie energię zużywaną na grzanie plazmy. Energię, która wprost dostarcza się do plazmy. On nie uwzględnia całej energii potrzebnej do pracy reaktora i wszystkich urządzeń do niego podłączonych. Ponadto uwzględnia on wyjście czystej energii w postaci wysokoenergetycznych neutronów i jąder helu, które w wyniku syntezy poruszają się z ogromnymi prędkościami. A tę ich energię kinetyczną, ich prędkość,
trzeba jeszcze jakoś przekształcić w energię elektryczną. A w tym procesie nieuchronnie wystąpią duże straty energii na podgrzewanie, różne promieniowanie itd. Innymi słowy, w praktyce, jeśli kół będzie większe niż jeden, to nie oznacza, że otrzymamy dodatni zysk energii elektrycznej. W ogóle nie. W praktyce kół powinno wynosić co najmniej 5, a lepiej 10 dla reaktorów o niskiej gęstości plazmy i ponad 50 tam, gdzie plazma jest kompresowana. Za to odpowiada tak zwany inżynieryjny i komercyjny współczynnik zysku energii kół. Ale na razie nie będę je używał. Będę używał zwykłego współczynnika Q, który pokazuje, o ile razy więcej lub mniej czystej energii w postaci kinetycznej energii cząstek uwolniono w wyniku reakcji syntezy, niż zużyto energii bezpośrednio dostarczonej do podgrzania plazmy. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Bo wreszcie mamy najbardziej podstawową wiedzę, aby przejść do kwestii urządzeń służących do inicjacji kontrolowanej syntezy termojądrowej, czasami ogólnie nazywanych reaktorami termonuklearnymi lub termojądrowymi. Ale najpierw trochę się pobawmy w zastosowanie zdobytej wiedzy. To pewnie brzmi dość nudno, ale żeby było interesująco, zapraszam Was na poligon termojądrowy. Otóż w bombie termojądrowej współczynnik Q wynosi kilkaset. Może być większy, nawet tysiące, ale zazwyczaj uwalnia ona energię kilkaset razy większą niż ta, którą dostarczono do wywołania reakcji termojądrowych w jej wnętrzu. Dla porównania, stanem na rok 2023 rekord Q dla urządzeń do kontrolowanej syntezy termojądrowej wynosi 1,5. Czyli uwolniono o 1,5 raza więcej energii, niż włożono na grzanie plazmy. Wszystkie inne próby zawsze dawały mniej energii, niż zostało włożono. I nawet z tym rekordem jest jedno wielkie ale. Tak więc, w porównaniu, bomby termojądrowe pod względem efektywności znacznie przewyższają wszystkie istniejące i będą przewyższać niektóre przyszłe reaktory termojądrowe. Jak to się dzieje? Jak osiąga się taka skuteczność? Otóż tak zwana bomba termojądrowa lub wodorowa zawsze zawiera zwykłą bombę atomową, bombę rozszczepienia, używającą jako paliwo pluton-239. Pełni ona rolę zapalnika do zainicjowania reakcji termojądrowych. Bomba wodorowa używa jako paliwa termojądrowego deuterek litu-6. To coś nowego. O tym jeszcze nie rozmawialiśmy, tak? Ale tak naprawdę używa się tego materiału, ponieważ jest wygodniejszy i bardziej opłacalny w użyciu niż bezpośrednie użycie deuteru i trytu w bombie. Ale reakcja termojądrowa w niej i tak zachodzi dzięki deuterowi i trytowi. To proste. Izotop litu-6, 3 protony i 3 neutrony jest chemicznie połączony z deuterem. Tworzy się taki stały wodorek metalu. Oto jak wygląda. To znacznie wygodniej niż deuter i tryt, które są gazami w warunkach pokojowych. Kiedy wybucha ten zapalnik, bomba atomowa, to uwalnia się wiele neutronów. Lit, pochłaniając neutron, może rozszczepić się na tryt i Hel-4. A pamiętacie, że to był deuterek litu, czyli już zawierał deuter. W rezultacie deuterek litu przekształca się w deuter i tryt, paliwo termojądrowe. Oraz w Hel-4, ale on nie uczestniczy w dalszych reakcjach. W momencie, kiedy lit przekształca się w tryt i Hel-4, temperatura i ciśnienie wzrastają tak bardzo, że tworzą się warunki dla reakcji termojądrowej. Tryt i deuter syntezują Hel-4 i neutrony. Uwalniana jest ogromna energia. Pamiętacie kryterium Lawsona? Otóż on się spełnia poprzez osiągnięcie bardzo dużej koncentracji jąder paliwa,
ponieważ po eksplozji paliwo jest ściskane pod ciśnieniem mierzonym w milionach atmosfer, aż osiągnie gęstości setki razy większe niż gęstość ołowiu. Zgodnie z kryterium Lawsona, wystarczy miliardowych części sekundy trwania tej reakcji, aby reakcja generowała energię. W bombie termojądrowej reakcja syntezy zwykle trwa około 20-40 nanosekund, czego więcej niż wystarczy. Dlatego współczynnik Q, wydajność energetyczna, wynosi ponad 100. Ponieważ czas reakcji jest bardzo krótki, a wydzielanie energii jest bardzo duże, wygląda to z zewnątrz jak eksplozja. Bardzo potężna eksplozja. A teraz, po godzinie bombardowania mózgu reakcjami syntezy, można się trochę zrelaksować i posłuchać o reaktorach termojądrowych. Reaktory termojądrowe są czołową technologią ludzkiej cywilizacji. Stanowią inżynieryjne dzieło sztuki wyrażone w nanometrowych precyzjach. Osiągnięcie współczynnika zysku energii większego niż 1 w warunkach kontrolowanej syntezy termojądrowej jest znacznie trudniejsze niż stworzenie bomby wodorowej czy lot na Księżyc. Jednak, ponieważ kryterium Lawsona pozwala na dużą elastyczność, istnieją dziesiątki różnych oryginalnych sposobów i prób osiągnięcia dodatniego bilansu energii z reakcji termojądrowych. Wymienię nie wszystkie, ale tylko najważniejsze i najciekawsze. I pierwszy na liście, rekordzista stanem na rok 2023, National Ignition Facility, w skrócie NIF. To właśnie tutaj pod koniec 2022 roku udało się osiągnąć współczynnik zysku energii wynoszący 1,5. Pierwszy raz, kiedy energia wyjściowa z reakcji syntezy przewyższyła energię włożoną w grzanie plazmy. Jak udało się osiągnąć taki sukces? W skrócie, poprzez naświetlanie miniaturowej kapsułki zawierającej deuter i tryt za pomocą potężnego lasera. Oto krótki opis i animacja zasady działania. Mocny impuls lasera podczerwonego dzieli się na 192 wiązki, każda z których jest znacznie wzmacniana i przekształcana w wiązkę ultrafioletową. Ogólnie wiązki pokonują dystans wynoszący ponad kilometr podczas procesu wzmacniania. Wiązki ultrafioletowe są kierowane do układu skupienia, takiej okrągłej, symetrycznej kamery, gdzie są dokładnie skierowane do pewnego rodzaju pojemnika, nazywanego holoraum, którego makietę pokazano na obrazku. Skoncentrowane promieniowanie jest na tyle potężne, że powoduje natychmiastowe odparowanie ścianek holoraumu, które zaczynają emitować jeszcze potężniejsze promieniowanie rentgenowskie. A one z kolei swoim potężnym ciśnieniem promieniowania ze wszystkich stron ściskają kapsułkę z deuterem i trytem. Za 10 nanosekund ona nagrzewa się do 3 milionów stopni Celsjusza. Zewnętrzne warstwy tej kapsułki odparowują, a odrzut ciśnie na wewnętrzne warstwy kapsułki, co przez 2 nanosekundy zapewnia ciśnienie około 200 miliardów atmosfer. Temperatura wzrasta do ponad 100 milionów stopni Celsjusza, a plazma staje się w 100 razy gęstsza od ołowiu. Po czym w centrum kapsułki rozpoczyna się fuzja jądrowa, która trwa jedynie kilkadziesiąt pikosekund. Uwalniana jest energia w postaci kinetycznej energii produktów syntezy, jąder Helo-4 i neutronów. Ta metoda jest bardzo podobna do metody wywołania eksplozji termojądrowej, tylko w tym przypadku fuzja inicjowana jest przez lasery, a nie przez zwykłą bombę atomową, jak w ładunku termonuklearnym. I tak, można powiedzieć, że tutaj odbywa się mini wybuch termojądrowy. Ja bym nawet powiedział nanowybuch termojądrowy. Łatwo obliczyć, że moc tego nanowybuchu podczas ustanawiania rekordu wyniosła około 700 gram w równoważniku trotylowym. Dla porównania,
moc wybuchu pierwszego ładunku termonuklearnego wynosiła 10 megaton, czyli ponad 14 miliardów razy więcej. No, tutaj nie ma sensu porównywać z bombą termojądrową, bo wybuch o mocy 700 gram w równoważniku trotylowym to dość niewiele. To trochę mniej niż w przeciwpiechotnej minie M18A1. Dlatego nazywam to nanowybuchem termojądrowym. Ale żeby wyobraźnia nie poszła w złą stronę, powiem. W tym reaktorze, chociaż uwolnienie energii odbyło się w bardzo krótkim czasie, to nie wygląda ani jak wybuch tej miny, ani jak wybuch termojądrowy, tylko w małej skali. Bo w tej komorze panuje próżnia. I oprócz odparowania holoraumu i krótkiego blasku, żadnych wizualnych zmian w niej nie dałoby się zauważyć. Nawet wiązki lasera są ultrafioletowe, niewidoczne dla ludzkiego oka. Energia tutaj uwalnia się w postaci kinetycznej energii produktów syntezy, a to jest czyste promieniowanie jonizujące. Radiacja. Bo jądra helu-4 oraz neutrony to jest promieniowanie jonizujące, niewidoczne dla naszego oka. Te cząstki po prostu natychmiast rozlatują się i większa część z nich zatrzymuje się przez ściany tej komory. I tyle. Komora może wytrzymać taki nanowybuch o mocy do 11 kg w równoważniku trotylowym. Oto jak mógłby wyglądać taki nanowybuch termonuklearny. Ale może ktoś zada następujące pytanie. Czy w tego typu reaktorach teoretycznie może wystąpić potężna eksplozja termojądrowa? W ogóle, jak bezpieczna jest taka konstrukcja? Powiem tak. Teoretycznie można zainicjować potężną eksplozję termojądrową w tego typu reaktorach. Ale teoretycznie możliwych jest wiele rzeczy. Jednak praktycznie jest to prawie nierealne. Konieczne byłoby zastosowanie nieosiągalnej, wdającej się przewidzieć przyszłości, mocy laserów. I do tego trzeba użyć znacznie więcej paliwa niż w tej kapsułce. Przypadkowa eksplozja termojądrowa o mocy mierzonej przynajmniej w tonach, nie mówiąc już o kilotonach w równoważniku trotylowym, nie może się tam wydarzyć z powyżej opisanych powodów. Przypadkowe wywołanie potężnej eksplozji jest mało prawdopodobnym scenariuszem. Przyczyna ku temu jest banalna. Reaktory zdolne do wywołania takich eksplozji po prostu nie będą konstruować. W tym nie ma potrzeby. Co też wyklucza możliwość jakiegoś spisku, nie wiem, dywersji, sabotażu itd. Można to porównać do próby wywołania wybuchu jądrowego w elektrowni jądrowej. Teoretycznie to jest możliwe, a jednak praktycznie nie jest możliwe. Trochę odszedłem od tematu, wybaczcie. Pewnie część widzów mojego kanału już podejrzewa, że mam jakąś manię na punkcie wybuchów jądrowych. Ale uwierzcie mi na słowo, w tym przypadku robię to absolutnie świadomie, bo ten reaktor jest bezpośrednio związany z ładunkami termonuklearnymi. Już za chwilę to stanie się jasne i prawdopodobnie pojawią się powyżej omawiane pytania. A teraz kubeł zimnej wody odnośnie tego rekordu i sukcesów NIF. Otóż jeśli chodzi o rekordowym współczynniku zysku energii 1,5, to jak już powiedziałem, ten współczynnik bierze pod uwagę tylko energię bezpośrednio dostarczoną do grzania plazmy. Jednak całkowita ilość energii zużytej na zasilanie i wzmocnienie wiązek laserowych wynosi ponad 400 MJ, czyli ponad 100 razy więcej niż wydzielona energia w wyniku fuzji. Co oznacza sprawność tego urządzenia, konkretnie w tym eksperymencie, poniżej 1%. Cała konstrukcja pobiera jeszcze więcej energii. A do tego uwolnioną energię w postaci wysokoenergetycznych cząstek trzeba jeszcze przekształcić w jakiś korzystny rodzaj energii, typu w energię elektryczną, co nieuchronnie jeszcze więcej poniży sprawność. Zobaczcie tutaj, dokąd trafia energia wiązek laserowych w tym urządzeniu.
duża strzałka pokazuje skalę energii, która dociera do holeraumu. Rozproszenie światła, emisja elektronów, ablacja holeraumu i wszystko inne. W najlepszym przypadku tylko do 20% energii laserów przekazuje się do kapsuły z paliwem. Jak coś, to próbowano bezpośrednio naświetlać kapsułkę z paliwem, ale nic się nie udało ze względu na różne efekty niestabilności. Nawet najmniejsza asymetria powodowała zbyt szybkie schładzanie się paliwa i niemożliwość inicjowania reakcji syntezy. Udaje się to tylko z holeraumem. Wszystkie te holeraumy z rzadkich metali, chłodzone prawie do zera bezwzględnego kapsuły z paliwem, nadsymetryczne komory próżniowe, precyzyjne lasery i wzmacniacze, to wszystko jest tak skrupulatne i kosztowne w produkcji, że wydaje się jakby wykonane nawet nie ze złota, ale z czystych diamentów. A, czekajcie. Kapsułka faktycznie jest zrobiona z diamentów. Do jasnej cholery. Innymi słowy, w praktyce to oznacza, że aby wyprodukować na tym urządzeniu, powiedzmy, więcej energii elektrycznej, niż jest zużywane na wzmacnianie laserów i wszystko inne, współczynnik zysku energii musiałby być, no przynajmniej 100 razy większy. Musiałby generować energię setki razy większą niż ta, która jest bezpośrednio dostarczana do grzania plazmy. Tak, tutaj sytuacja jest skomplikowana. No bo energia termojądrowa to nie jakieś spalanie gazu z węglem. To są czołowe technologie w całym wszechświecie. To jest jakby sięganie gwiazd. Mimo wszystko to i tak jest spore osiągnięcie i postęp w rozwoju urządzeń do kontrolowanej syntezy termojądrowej. Ale jeśli chodzi o tę konkretną metodę, to nikt nie zamierza budować tego typu reaktory dla produkcji energii elektrycznej. Mówiąc dosadnie, można zignorować te osiągnięcia, ponieważ mają słaby związek z energetyką termojądrową. Ten NIF został zbudowany nie w celu badań związanych z energetyką termojądrową, a w celu badania procesów zachodzących w bombie termojądrowej podczas jej detonacji. Dlatego ta metoda jest aż tak podobna do zasady działania ładunków termonuklearnych. Obecnie testy nuklearne są zakazane, lub raczej większość krajów umówiły się na ich nieprzeprowadzanie. Ale tego typu urządzenia pozwalają na badanie i udoskonalanie uzbrojenia nuklearnego. To, że tam można również prowadzić badania dotyczące kontrolowanej syntezy termojądrowej, to tylko miły bonus, ale zupełnie nieobowiązkowy. Na zakończenie powiem, iż różni eksperci mówią, że aby taki reaktor był dochodowy w produkcji energii, komercyjnie opłacalny, to musi spalać kapsułkę z paliwem i jednocześnie holeraum każdych kilka sekund. Mało tego, że holeraum i kapsułka są niezwykle skomplikowanymi wytworami technologii i jubilerskiej precyzji, ale okej, ich produkcję jeszcze można jakoś organizować. Jednak przygotowanie do strzału laserowego obecnie zajmuje kilka tygodni. Może to można jakoś skrócić do kilku dni, ale potrzebne są sekundy. Ponadto trzeba jakoś umieszczać nową kapsułkę w komorze co kilka sekund. Jak tego dokonać? Pytanie jest bez odpowiedzi. Później opowiem o jeszcze jednym problemie urządzeń tego typu, gdzie reakcje termojądrowe są inicjowane za pomocą impulsów laserowych. Według mnie ten problem totalnie obala pomysł na produkcję energii w takich reaktorach. Chociaż myślę, że to, co już powiedziałem, i tak jest dość smutnym. Ale ja uważam, że nie. Że nie jest to smutne. To jest normalny stan rzeczy. Po prostu popularne źródła informacji kreują źle wyobrażenie o temacie energetyki termojądrowej. Mały kroczek jest przedstawiany jak wielki przełom, a o ważnych szczegółach nie ma żadnej wzmianki. Możecie sobie wygooglować i poczytać, jak to jest przedstawiane w prasie.
Ja tutaj dla przykładu dołączę, jakie nagłówki są używane w popularnych źródłach informacji w sprawie tego rekordu w NIF. Jak widać, są, dyplomatycznie mówiąc, zbyt optymistyczne. I to nie tylko w polskim segmencie internetu. Wszędzie na całym świecie są popularne, sensacyjne nagłówki. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. Według mnie nie ma sensu na to narzekać. Trzeba to postrzegać jako fakt i dostosować się do tego. Czerpać informacje z bardziej poważnych i obiektywnych źródeł. Ale najlepiej sięgać po informację, a nie jej interpretację. Ale dobra, jeszcze taka mała dygresja. Myślę, iż warto wspomnieć, że w Polsce jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku przeprowadzano eksperymenty dotyczące inicjacji reakcji termojądrowych za pomocą laserów. I jak na tamte czasy eksperymenty były dość zaawansowane. Inicjatorem i prowadzącym badania był generał, naukowiec, inżynier i profesor Sylwester Kaliski. Dość interesujące połączenie tytułów oraz zawodów. Szczególnie biorąc pod uwagę, że ten pan naprawdę osiągał dobre wyniki w swojej pracy. Często można znaleźć informację, że został zabity przez radziecką KGB ze względu na swoją działalność. Czy to faktycznie jest prawda, czy jednak doszło do niefortunnego wypadku, nie jest pewne. Metoda inicjacji fuzji termojądrowej poprzez szybkie podgrzewanie i ściskanie paliwa nazywana jest fuzją inercyjną lub inercyjnym uwięzieniem plazmy. Uwięzienie inercyjne polega na tym, że zarówno fuzja, jak i uwalnianie energii zachodzą przed tym, jak paliwo zaczyna się rozszerzać po silnym ściskaniu. Dokładnie tak samo jak w bombie termojądrowej po wybuchu jej zapalnika atomowego. Prawie wszystkie urządzenia tego typu kompresują małą kapsułkę z paliwem termojądrowym za pomocą laserów. Były próby z użyciem jonów zamiast wiązek laserowych, ale bez powodzenia. Istnieją również próby uruchomienia reakcji za pomocą potężnego impulsu elektrycznego o natężeniu 20 milionów amperów. Dla porównania prąd w typowym piorunie ma natężenie kilkadziesiąt tysięcy amperów. Czyli mniej więcej 1000 razy mniej. Otóż ten monstrualny prąd w tej maszynie przepływa przez cieniutkie, biedne druciki wolframowe, które od tego prądu momentalnie odporowują, generując promienie rentgenowskie, które ściskają kapsułkę z deuterem i trytem. Jeśli chodzi o fuzję na tej maszynie, to nie osiągnięto jakichś szczególnych sukcesów, ale udawało się uzyskać plazmę o temperaturze powyżej 2 miliardów stopni Celsjusza. Czyli w niej teoretycznie można uruchomić reakcję zwykłego wodoru z borem 11, co jest chyba najlepszym paliwem ze względu na jego relatywnie niską cenę oraz czystość. Planuje się zbudować taką maszynę kolejnej generacji, która ma wykazać dodatni wynik energetyczny, chociaż poza planami nie ma żadnych konkretnych działań. Ale tak ogólnie to jest potężna machina, zbudowana dla badania zachowania materii w ekstremalnych warunkach. Generuje nawet falę uderzeniową po impulsie elektrycznym. A te jakby kable na górze maszyny, wyglądające jak grzybowa strzępka, to tak naprawdę wyładowanie elektryczne. Można powiedzieć mikropioruny. Muszę zaznaczyć, że wszystkie tego typu reaktory w oparciu na fuzję inercyjną z wielkim prawdopodobieństwem nigdy nie będą używane do komercyjnej produkcji prądu. Chyba, że może tylko jakieś reaktory hybrydowe, bo takie urządzenia mają bardzo duże wady w porównaniu z niektórymi innymi typami reaktorów. Ale żeby je porównać i określić najlepszy typ, zapoznamy się najpierw z tymi innymi typami reaktorów.
Najbardziej perspektywiczny typ reaktorów termojądrowych do komercyjnej produkcji prądu jest oparty na zasadzie magnetycznego uwięzienia plazmy. Prawdopodobnie, jeśli nie wchodziliście zbyt głęboko w temat syntezy termojądrowej, to słyszeliście właśnie o tym typie reaktorów. O tokamakach, stelaratorach. Dlatego uważam, że w tym przypadku powinienem zastosować jakieś bardziej oryginalne podejście, aby nie nagadać banałów i często spotykanej informacji w innych źródłach. A więc proponuję zacząć od tego, jak w tego typu reaktorach podnoszą temperaturę do 100 milionów i więcej stopni Celsjusza. Tym bardziej, że to pomoże też zrozumieć ukształtowanie tych reaktorów. Bo jeśli w inercjalnej metodzie wszystko jest zrozumiałe, gęstość i temperatura gwałtownie wzrastają po intensywnym ściskaniu, to jak podnoszą temperaturę tutaj nie jest takie oczywiste. Informacji o tym nie jest zbyt wiele, ale naprawimy to. Opowiem o systemie podgrzewania plazmy w tzw. tokamakach. ITER też odnosi się do tego typu reaktorów. I zacznijmy od obejrzenia tego wideo. Co tutaj widzimy? Jakimś cudem ta grzałka, nie dotykając metalowego pręta, prawie natychmiast go rozgrzała do setek stopni Celsjusza. Potem ktoś jeszcze dotknął ją palcem, pokazując, że grzałka jest zimna i niby jak nie poraża prądem. No to jak się nagrzał ten pręt? Problem polega na tym, że dla nas pola elektryczne i magnetyczne są niewidoczne. I jeśli ich nie badać, to niektóre zjawiska wydają się magiczne. Ale jeśli wizualizujemy linię sił pola magnetycznego lub elektrycznego, można szybko wyjaśnić wszystkie te rzeczy. Przypomnę, że kiedy prąd płynie przez przewodnik, to tworzy wokół siebie pole magnetyczne. Takie okrągłe, jak pokazano schematycznie na animacji. Dlatego blisko rozmieszczone druty, przez które płynie prąd, przyciągają się lub odpychają, w zależności od kierunku prądu. Może ktoś pamięta prawo Ampera z programu szkolnego, to jest to. W zwykłych mieszkaniach przewody i kable mają dość słabe pole magnetyczne, ale można go znacznie wzmocnić, nawijając taką cewkę, jak pokazano na ekranie. Zauważcie, jak się zmienia pole magnetyczne. To nam jeszcze się przyda. Im więcej jest zwojów w cewce, tym silniejsze będzie pole magnetyczne. Można też zwiększać natężenie, siłę prądu w przewodniku. To też wzmocni pole magnetyczne. Teraz przypomnę o innym zjawisku. Okazuje się, że jeśli poruszać zwykłym magnesem w pobliżu przewodnika, to pole magnetyczne magnesu będzie wywoływać przepływ prądu w tym przewodniku. To zjawisko nazywa się indukcją elektromagnetyczną. Wiele osób wie, jak to działa, ja tylko przypominam. To oznacza, że jeśli w tę cewkę, która nazywana jest solenoidem, włożymy przewodnik i będziemy go poruszać, to w nim pojawi się prąd elektryczny, ponieważ zmiana pola magnetycznego indukuje prąd. To proste, prawda? A jeśli w przewodniku pojawi się prąd, to on się nagrzeje, ponieważ prąd to ruch naładowanych cząstek, w tym przypadku elektronów. Mocno upraszczając, podczas poruszania się one uderzają w atomy, z których składa się przewodnik, przekazując im część swojej energii kinetycznej, co oznacza, że średnia energia kinetyczna wszystkich cząstek wzrasta, co postrzegamy jako wzrost temperatury przewodnika. Im silniejsze jest pole magnetyczne, tym silniejszy prąd wywoła w przewodniku, co spowoduje większy wzrost temperatury przewodnika. Ale na tym nagraniu nie poruszałem prętem, który występuje tutaj przewodnikiem, a on i tak się nagrzewa. Dlaczego? Ponieważ niekoniecznie trzeba poruszyć przewodnika, wystarczy zmieniać kierunek lub polaryzację pola magnetycznego.
Zwykle płynący prąd jest zmienny. Stale zmienia kierunek ruchu tam i z powrotem bardzo szybko. W naszych domach kierunek prądu zwykle zmienia się 50 razy na sekundę. Ale w takich grzałkach może zmieniać się tysiące i miliony razy na sekundę. Ze względu na zmianę kierunku prądu zmienia się również polaryzacja pola magnetycznego. Jeśli włożymy tu przewodnik i nie będziemy go poruszać, to w nim i tak pojawi się prąd ze względu na zmianę pola magnetycznego. W takich grzałkach ze względu na bardzo szybką zmianę pola magnetycznego, tysiące razy na sekundę, w pręcie indukowane są bardzo silne prądy, które dosłownie natychmiast go nagrzewają ze względu na opór. Nazywa się to grzaniem indukcyjnym. Od razu odpowiem na kilka pytań, które ewentualnie się pojawią. A teraz, po co ja to wszystko opowiadam? Plazma przedstawia sobą jądra atomowe oddzielone od elektronów. To jest zjonizowany gaz. A to oznacza, że plazma przewodzi prąd, ponieważ jest to mieszanka naładowanych cząstek, elektronów i protonów wewnątrz jąder. Bo zwykły atom jest neutralny. Elektrony jakby neutralizują protony. Plazma reaguje na pola magnetyczne i elektryczne. Jeśli umieścimy plazmę wewnątrz tego solenoidu lub w pobliżu i stworzymy bardzo silne i szybko zmienne pole magnetyczne, to w plazmie będą indukowane bardzo silne prądy. A więc plazma zacznie się nagrzewać z tego samego powodu, z którego nagrzewa się zwykły przewodnik z prądem. Poruszające się naładowane cząstki przekazują część swojej energii kinetycznej cząstkom, które napotykają na swojej drodze. Dokładnie w ten sposób, wywołując w plazmie prądy dzięki polom magnetycznym, można nagrzać plazmę do około 20 milionów stopni Celsjusza, ponieważ dalsze jej grzanie tym sposobem nie jest skuteczne. Bo wraz ze wzrostem temperatury, po przekroczeniu pewnej granicy, opór elektryczny plazmy zaczyna się zmniejszać, a ponadto zaczyna ona emitować światło widzialne, a emitowanie światła powoduje straty energii. W wyniku czego plazma grzana w ten sposób nagrzewa się do 20, maksymalnie 30 milionów stopni Celsjusza. Dalej można podgrzewać za pomocą metod radiowych. Przy określonej temperaturze plazma aktywnie pochłania fale radiowe. Zasada działania jest bardzo podobna do zasady działania mikrofalówek. Nie będę wchodził w szczegóły, opowiem tylko w prosty sposób. Wewnątrz reaktora generowane jest bardzo silne promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości około 50 MHz. Można to sobie wyobrazić jako fale na wodzie, które bardzo szybko się zmieniają. Jeśli rzucić na takie fale piłeczkę, będzie ona podskakiwać 50 milionów razy na sekundę, ponieważ przez nią będzie przechodzić 50 milionów grzbietów fal na sekundę. W tej analogii piłeczka to są naładowane cząstki, w naszym przypadku elektrony oraz jądra deuteru i trytu, które, z grubsza mówiąc, podskakują na falach elektromagnetycznych 50 milionów razy na sekundę, a w tym procesie nieuchronnie zderzają się ze sobą, przekazują energię kinetyczną, w wyniku czego temperatura plazmy wewnątrz reaktora wzrasta. Jednakże znowu tylko do pewnego limitu. Nagrzewanie radiowe powoduje kolektywne ruchy i fale w plazmie, które w pewnym momencie prowadzą do niestabilności tej plazmy. Następnie do gry wchodzi inżektor szybkich cząstek neutralnych. To on jest w stanie podnieść temperaturę do ponad 100 milionów stopni Celsjusza. Jest to niezwykle skomplikowane urządzenie z punktu widzenia inżynierii, ale zasady działania można wyjaśnić w bardzo prosty sposób. To jest pewnego rodzaju akcelerator cząstek, który może przyspieszyć np. te same jądra deuteru i trytu do bardzo wysokich prędkości. W analogii temperaturowej do miliardów lub nawet dziesiątek miliardów stopni Celsjusza.
a następnie wstrzykuje je do komory reaktora z już podgrzaną plazmą za pomocą dwóch poprzednich metod. One przekazują swoją wysoką energię innym cząstkom i temperatura plazmy wewnątrz reaktora wzrasta. Tam tak naprawdę wstrzykuje się cząstki neutralne, aby pokonać potężne pole magnetyczne wewnątrz reaktora. Ale jeśli w skrócie, zasada działania jest podobna do tego, jak podgrzewane jest powietrze w balonie. Dla lepszego zrozumienia i abyście mieli pełny obraz tego, jak odbywa się grzanie plazmy, opowiem jeszcze raz, ale szybko i krok po kroku. Do komory reaktora termojądrowego, w tym przypadku reaktora typu tokamak, w którym panuje niemal całkowita próżnia, wstrzykuje się deuter i tryt w proporcji 1:1 o koncentracji jąder do 10 do potęgi 20 na metr sześcienny. Zwykle to jest mniej 1 grama paliwa w całym reaktorze. Mogą być nawet ułamki grama. Są one w stanie gazowym. Zwyczajne, neutralne atomy. Są jonizowane krótkim impulsem elektromagnetycznym. Czyli w wyniku działania impulsu elektromagnetycznego odrywane są elektrony od jąder atomów. Gaz przekształca się w plazmę. I dalej zaczyna się. W reaktorze, w samym centrum, jest wstawiony tak zwany centralny solenoid. Podobny do takiego, jaki był demonstrowany wcześniej na animacjach, tylko znacznie potężniejszy oczywiście. On już jest włączony i generuje bardzo potężne pole magnetyczne. Ale ono jest statyczne, nigdzie się nie porusza. I w momencie zjonizowania deuteru i trytu, w centralnym solenoidzie zmniejszana jest siła prądu. A pamiętacie, że zmiana siły prądu zaczyna też zmieniać pole magnetyczne wokół siebie. Taka zmiana pola magnetycznego nie tylko indukuje prąd w plazmie, ale też nieco ją ściska. Jeśli chodzi o iter, to tam natężenie prądu w centralnym solenoidzie będzie spadać od około 50 kA do minus 50 kA. Minus tutaj oznacza, że zmienia się kierunek prądu. To będzie trwać jedynie około 500 sekund. Dalej reaktor się wyłącza i trzeba wszystko zaczynać od nowa. To jest bardzo duży problem takich reaktorów, że one działają ograniczony czas. Ale teoretycznie ten problem można rozwiązać i to będzie prawdziwym przełomem. O tym wspomnę jeszcze później. Na razie, chociaż takie potężne solenoidy w reaktorach działają zwykle kilkaset sekund, ale tego wystarczy, aby dzięki solenoidowi zwiększyć temperaturę plazmy aż do około 20 milionów stopni Celsjusza i utrzymywać ją w takim stanie na czas pracy solenoidu. Taką plazmę dogrzewają do ponad 100 milionów stopni Celsjusza mocnym promieniowaniem elektromagnetycznym i wstrzykiem bardzo szybkich cząstek, po czym w plazmie deuterowo-trytowej zaczynają zachodzić reakcje termojądrowe. Mam nadzieję, że wyjaśniłem to klarownie i zrozumiale. Teraz pewnie logicznie będzie przejść do odpowiedzi na pytanie, jak reaktor wytrzymuje takie temperatury. Tutaj nawet nagrywałem jego pracę. Krótko mówiąc, opowiem, jak jest utrzymywana plazma w takich reaktorach. Znowu zacznijmy od obejrzenia wideo. Tutaj cewki, przez które płynie prąd, tworzą pole magnetyczne, które ściska plazmę. Jeśli zobrazujemy pole magnetyczne tej cewki, to ono będzie wyglądać jak w solenoidzie, tylko bardziej ściśnięte. Ale nas interesuje pole magnetyczne wewnątrz cewki. Jak widać, wewnątrz linie sił pola magnetycznego są proste. Oto bardziej naoczny przykład. Tutaj dobrze widać, że linie sił pola wewnątrz cewki są proste. Aby utrwalić wiedzę, zobaczcie, jak zachowuje się naładowana cząstka, elektron lub jądro atomu, która wpada w takie pole magnetyczne. Porusza się po spirali, jakby nawijając się na linię sił pola magnetycznego. Fizycy powiedzieliby, że na cząstkę tutaj działa siła Lorentza. A co się stanie, jeśli umieścimy wiele takich cewek i zagniemy rurkę w kształt torusa?
Wtedy linie sił pola magnetycznego wewnątrz torusa się zamkną i będą wyglądać jak okręgi. Takie pole nazywa się toroidalnym polem magnetycznym. Pierwsze dwie litery w słowie tokamak wzięto właśnie z tej nazwy. I to jest jedna z najbardziej prymitywnych konstrukcji do utrzymania plazmy. One były konstruowane jeszcze w latach 40. ubiegłego wieku, ale okazało się, że to nie działa zbyt dobrze, ponieważ pole na zewnętrznym brzegu torusa jest mniejsze niż na wewnętrznym. W rezultacie jądra i elektrony dryfują do wewnętrznej części tego torusa, uderzają w ścianki, ich prędkość poruszania maleje, temperatura plazmy spada. W takiej konstrukcji nie da się utrzymać plazmy o temperaturze rzędu 100 milionów stopni Celsjusza. Oto co zostało wymyślone w związku z tym. Umieścić solenoid w centrum tego torusa, który będzie indukować prądy w plazmie, co nie tylko pomaga ją podgrzać, ale także powoduje zjawisko skurczu plazmy. Działa to w następujący sposób. Centralny solenoid sprawia, że ruch naładowanych cząstek w plazmie staje się bardziej uporządkowany. Cząstki w plazmie i tak się poruszają, ale w sposób niezbyt uporządkowany. Uporządkowany ruch naładowanych cząstek nazywa się prądem. Kierunek ruchu prądu pokazany jest tutaj czerwoną strzałką. Jak pamiętamy, prąd tworzy wokół siebie pole magnetyczne o takim okrągłym kształcie. To pole magnetyczne jest tutaj pokazane za pomocą zielonej pionowej strzałki. Nazywa się to poloidalnym polem magnetycznym. I właśnie takie pole prowadzi do skompresowania strumienia plazmy. Na tym nagraniu pokazano, jak ściskane są przewody, jeśli po nim puścić prąd w jednym kierunku. Try again. To samo dzieje się w takim reaktorze. Strumienie cząstek można traktować jak wiele przewodów. One ulegają kompresji pod wpływem tworzonego przez nich pola magnetycznego. Z powodu tego zjawiska strumień cząstek wewnątrz działającego reaktora staje się bardzo cienki, taki plazmowy pierścień. Na nagraniach z działających reaktorów wydaje się, że plazma zajmuje niemal całą objętość w komorze reaktora. Ale to jest błędne wrażenie. Naprawdę gorąca plazma tutaj jest na tyle rozgrzana, że nie emituje światła widzialnego. Jej po prostu nie widać. Widoczna jest tylko bardziej rozrzedzona i spowolniona plazma o niższej temperaturze. Ona znajduje się po bokach komory reaktora. Na tym wideo można zauważyć, gdzie dokładnie znajduje się pierścień rozgrzanej plazmy i jak jest ściskany. Żeby nie używać takich niezbyt dokładnych wizualizacji, pokażę typowe profile gęstości plazmy w tokamakach. Tutaj dobrze widać, że plazma zbiera się w centrum komory reaktora. Pamiętacie, że te cewki również tworzą pole magnetyczne wewnątrz torusa, tak? Ono jest pokazane za pomocą podłużnych zielonych linii. W rezultacie te dwa pola magnetyczne, tworzone przez cewki i przez prąd plazmy, nakładają się na siebie i tworzą wspólne, złożone pole. Trochę słabo widać, ale linie tego pola są tak naprawdę dość złożono zakręcone. Nawiasem mówiąc, cewki w zaawansowanych tokamakach mają kształt litery D, ponieważ wyrównują różnicę w sile pola magnetycznego na zewnętrznych i wewnętrznych brzegach torusa. W rezultacie cząstki, z których składa się plazma, poruszają się po takich zakręconych trajektoriach. To rozwiązanie nie jest idealne. Cząstki wciąż mogą uderzać w ścianki reaktora, wylatując z plazmowego torusa. Ale ta metoda wystarczająco dobrze utrzymuje plazmę, aby ją można było rozgrzać do ponad 100 milionów stopni i uruchomić reakcję syntezy. To, co pokazałem, taka konstrukcja do utrzymania plazmy, jak już powiedziałem, nazywa się tokamakiem.
został wymyślony jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku. Odpowiedź na pytanie, dlaczego ścianki reaktora się nie topią, polega na tym, że rozgrzana do milionów stopni plazma dzięki polom magnetycznym przyjmuje kształt przypominający torus i prawie nie dotyka ścianek reaktora. Niektóre cząstki jednak wylatują z plazmowego torusa i do tego plazma promieniuje, podgrzewając ścianki reaktora. Ale wewnątrz tego typu reaktorów znajduje się maksymalnie kilka gramów paliwa. Koncentracja cząstek w plazmie jest zwykle miliony razy mniejsza niż koncentracja atomów w powietrzu. I właśnie ścianki nie nagrzewają się do wysokich temperatur ze względu na niską koncentrację cząstek i niską intensywność promieniowania. W praktyce temperatura ścianek reaktora podczas jego pracy wzrasta do nie więcej niż kilkuset stopni Celsjusza. Pozwala to m.in. na nagranie tego procesu. Gdyby taka plazma była naprawdę gęsta, na przykład o gęstości wody, to ten reaktor natychmiast by się odparował. Jednak kiedy uda się uruchomić skuteczną fuzję w takich reaktorach, to ścianki będą intensywnie bombardowane wysokoenergetycznymi neutronami, które mają gdzieś pola magnetyczne. I wtedy ścianki rzeczywiście będą bardzo mocno się nagrzewać. Ale jeśli chodzi o paliwo deuterowo-trytowe, to podgrzanie ścianek jest jedynym sposobem na pobieranie energii z takich reaktorów. Później powiem dlaczego. Teraz trochę statystyki dotyczącej tokamaku stanem na rok 2023. Ogólnie na świecie zbudowano około 300 tokamaków. Rekordowy czas utrzymania plazmy przy temperaturze powyżej 100 milionów stopni Celsjusza wynosi 101 sekundę, ale w tym przypadku plazma była dość rozrzedzona. Niby jak mniej niż 10 do potęgi 19 cząstek na metr sześcienny, czyli ponad milion razy mniej niż w powietrzu. A im mniejsze stężenie cząstek w plazmie, tym łatwiej ją utrzymać, podgrzać i tym mniej energii ona jest w stanie wygenerować. Dlatego szczegółowo wyjaśniałem, że czas utrzymania i temperatura plazmy jeszcze nic nie znaczą. Należy patrzeć na kryterium Lawsona i współczynnik zysku energii Q. Rekord Q w tokamakach 0,67 został ustanowiony jeszcze w 1997 roku. Póki co jeszcze żaden tokamak nie wygenerował więcej energii niż zużyto na grzanie plazmy. Ale w największym eksperymentalnym tokamaku, w ITER, planuje się osiągnąć wartość Q około 10. A jeśli będzie możliwe, to jeszcze więcej. Powinno to się wydarzyć w latach 30. XXI wieku. Przypomnę, że on nie będzie produkować prądu. To jest eksperymentalny reaktor. Istnieją alternatywy dla tokamaków. Na przykład tak zwany stelarator. Jego zasadnicza różnica w porównaniu z tokamakiem polega na tym, że w stelaratorze nie jest wytwarzany prąd elektryczny w plazmie. Ona tutaj jest utrzymywana oraz izolowana od ścianek za pomocą zewnętrznych cewek tworzących pole magnetyczne. Dlatego tutaj nie ma centralnego solenoidu, który indukuje prąd w plazmie. Trzeba przyznać, że wygląda ta maszyna turbo mega technologicznie. Taki kształt, podobny do wstęgi Mobiusa, wynika z tego, że optymalizacja geometrii pola magnetycznego za pomocą modelowania na superkomputerach pokazuje, że takie kształty maksymalnie zapobiegają zderzeniom plazmy ze ściankami reaktora. Ten typ reaktorów ma zarówno zalety, jak i wady w porównaniu z tokamakami. Największą zaletą jest to, że on nie ma centralnego solenoidu i teoretycznie może pracować przez o wiele dłuższy czas niż tokamak, bo w tokamakach czas pracy ograniczony czasem pracy centralnego solenoidu. Ale stelaratory znacznie trudniejsze pod względem inżynieryjnym. Potrzebują zbyt silnych pól magnetycznych w cewkach zewnętrznych, niż pozwala stworzyć współczesna technologia. Ogólnie są one znacznie mniej zbadane, a projekty związane ze stelaratorami otrzymują mniejsze finansowanie niż tokamaki. Póki co stelaratory nie mogą pochwalić się jakimiś zdumiewającymi wynikami, ale badania nad nimi trwają. Być może kiedyś stelaratory pokażą wybitne rezultaty. Kto wie.
Torsatron, Heliotron, Heliak i Helias to są różne odmiany stelaratorów. Jeszcze jedną alternatywą dla tokamaku jest sferomak, który również różni się konstrukcją i kształtem utrzymywanej plazmy. Ich zaletą jest to, że przy tejże sile pola magnetycznego i temperaturze mogą utrzymywać plazmę o dwukrotnie większym stężeniu niż w tokamaku. Jednak ich problem polega na tym, że w nich fizycznie nie ma miejsca na wszystkie detale zapewniające stabilną i bezpieczną pracę takiego rodzaju reaktorów. I ten problem trwa od wielu lat. To taka ślepa uliczka dla inżynierów pracujących nad tego typu reaktorami. Cóż, krótko opisałem główne konstrukcje służące do kontrolowanej syntezy termojądrowej oparte na zasadzie magnetycznego uwięzienia plazmy. Razem z pierwszą metodą one stanowią najważniejsze kierunki badań nad energetyką termojądrową. Ale istnieją również hybrydowe sposoby utrzymania plazmy, przedstawiające sobą, że tak powiem, fuzję tych dwóch metod. Przedstawię jedną z takich, a mianowicie kanadyjski startup General Fusion, zajmujący się opracowaniem dość interesującego reaktora termojądrowego. Pokażę animację z ich kanału na YouTubie i krótko opiszę zasady działania. Sfera, wypełniona ciekłym ołowiem i litem, zaczyna obracać tę mieszankę w taki sposób, że metale ze względu na siłę odśrodkową otaczają ścianki sfery. W środku powstaje pionowy kanał, do którego wstrzykiwane są wiry plazmy z mieszaniny deuteru i trytu. Jedynie kilka miligramów paliwa. Na zewnątrz znajdują się tłoki, które ściskają ciekły metal dokładnie w momencie wprowadzania plazmy do reaktora. Ściskanie zwiększa gęstość i temperaturę plazmy na tyle, że zachodzi reakcja termojądrowa. Ten proces powtarza się co 2 sekundy, wytwarzając energię. No przynajmniej taka jest koncepcja, ale w praktyce już stworzone są prototypy, przeprowadzane są testy i niby jak jest pewien postęp oraz odpowiednie finansowanie. Jednak póki co nie były zademonstrowane reakcje termojądrowe wewnątrz tego urządzenia. Problem tutaj polega na tym, że wszelkie asymetrie i niedokładności w procesie ściskania mogą uniemożliwić fuzję lub uczynić ją nieskuteczną. Ale warto przyznać, że ta metoda jest dość oryginalna. No i takie reaktory byłyby znacznie tańsze i kompaktowe w porównaniu z tokamakami. Ja osobiście życzę powodzenia. Mam nadzieję, że wszystko się uda. W ogóle życzę sukcesu wszystkim próbom opracowania reaktora termojądrowego. Istnieją również inne startupy, ale jak już powiedziałem, nie będę wymieniał wszystkich koncepcji i konstrukcji do kontrolowanej syntezy termojądrowej. Najważniejsze rzeczy już opisałem. To jaki reaktor termojądrowy byłby najlepszy pod wieloma względami? Ja odpowiem na to pytanie w następujący sposób. Otóż mało kto wie, ale teoretycznie jest możliwa samopodtrzymująca się reakcja termojądrowa. Wtedy współczynnik zysku energii Q wyniesie nieskończoność. Jeśli osiągnięte zostaną wystarczająco wysokie wartości gęstości i czas utrzymania plazmy, to w takiej plazmie będzie tak wiele reakcji syntezy, że powstałe w wyniku syntezy wysokoenergetyczne neutrony i jądra Helu-4 będą uderzać i przekazywać część energii do pozostałego paliwa termojądrowego w reaktorze, jąder trytu i deuteru, w ten sposób stale podgrzewając je do temperatury niezbędnej do podtrzymywania fuzji. Dzięki temu nie trzeba będzie ciągle podgrzewać plazmę zewnętrznymi źródłami. Wystarczy ją jedynie utrzymywać w takim stanie za pomocą pól magnetycznych i ona będzie utrzymywać stabilną temperaturę dzięki reakcjom syntezy w jej wnętrzu. Trzeba będzie jedynie stale wstrzykiwać do reaktora paliwo w postaci deuteru i trytu oraz usuwać Hel-4 z komory reaktora powstający w wyniku syntezy. I to będzie prawdziwym przełomem w energetyce termojądrowej. Przypomnę, że jeszcze jednym prawdziwym przełomem będzie uzyskanie więcej trytu
dzięki interakcji litu z przepływem neutronów w reaktorze, niż ilość wykorzystywanego trytu w reakcji termojądrowej. Reaktory, w których da się uruchomić samopodtrzymującą się reakcję termojądrową oraz produkować więcej trytu niż zużywa się w reaktorze, będą najlepszymi, bo tylko te osiągnięcia zrobią energetykę termojądrową naprawdę skuteczną i stosunkowo tanią. Póki nie będą osiągnięte te przełomowe wyniki, energia termojądrowa będzie droga, paliwo będzie ciągle w deficycie, a praca reaktorów będzie regularnie i często przerywana dla naprawy systemu podtrzymywania temperatury plazmy. Biorąc to pod uwagę, można od razu powiedzieć, że reaktory, działanie których polega na inercyjnym utrzymaniu plazmy, są nieperspektywiczne, gdyż w nich nie można uruchomić samopodtrzymującej się reakcji syntezy. To samo dotyczy metod hybrydowych. Można to osiągnąć dzięki magnetycznemu utrzymaniu plazmy. I właśnie reaktory oparte na tę metodę są najbardziej perspektywiczne, jeśli chodzi o energetykę termojądrową. Na razie z tego typu reaktorów najbardziej obiecującymi są tokamaki. Ale poważnie ocenić ich perspektywy na drodze do komercyjnej produkcji prądu pozwoli tylko wciąż budowany ITER. Zauważyłem, że ludzie często kojarzą jakiekolwiek reaktory termojądrowe z elektrowniami termojądrowymi. Wydaje się, że jak tylko na jakimś z reaktorów rozpalą fuzję, to od razu po liniach energetycznych puszczą prąd. Ale tak nie jest. Między reaktorem termojądrowym a elektrownią termojądrową istnieje duża przepaść. Problem polega na tym, że najpierw trzeba przekształcić energię kinetyczną cząstek w energię elektryczną. Na razie wszystkie istniejące reaktory termojądrowe nie generują żadnej energii elektrycznej. Nawet jeśli inicjują reakcje termojądrowe, wytwarzają szybkie neutrony i jądra Helo-4, to one po prostu rozpraszają się w otaczającą przestrzeń, na ścianki reaktora itd. ITER również nie będzie wytwarzać energii elektrycznej. On jest potrzebny, aby zbadać możliwość uruchomienia i skutecznego utrzymania reakcji termojądrowych w tokamaku, co pozwoli ocenić, czy elektrownia termojądrowa będzie opłacalna. Jak więc wytwarzać prąd dzięki reaktorom termojądrowym? Wyjaśnię to maksymalnie prostym, dziecięcym językiem. Podstawowa zasada jest taka. Jeśli poruszać magnesem w pobliżu przewodnika, to w nim pojawi się prąd. Można zapalić żarówkę, poruszając magnesem w pobliżu przewodów, o ile magnes jest wystarczająco silny. Można również zrobić na odwrót, poruszać przewodnikiem w pobliżu magnesu. Nieważne. Ważne, aby przewodnik znajdował się w zmiennym polu magnetycznym. Wtedy w nim będzie indukowany prąd. I to jest uproszczony schemat działania generatora elektrycznego lub prądnicy. Mechaniczna energia poruszająca przewodnik w polu magnetycznym przekształca się w energię elektryczną. A co może poruszać przewodnik, aby wytwarzać w nim prąd? Oczywiste jest, że do zasilenia nie jednej żarówki, ale całego miasta potrzebne są ogromne generatory z potężnymi magnesami i wieloma przewodnikami, co pozwoli generować dużo energii elektrycznej. Co więc może obracać takie generatory? Najczęściej przewodnik w generatorze jest obracany przez podłączoną do niego turbinę. Najprostszym przykładem jest turbina wiatrowa, którą porusza wiatr, a ona z kolei obraca przewodnik w generatorze i w ten sposób wytwarza prąd. Istnieje turbina wodna, która działa na takiej samej zasadzie, tylko napędza ją woda. Ale najczęściej do produkcji energii elektrycznej wykorzystuje się bardziej złożoną turbinę parową. Turbinę parową obraca bardzo gorąca para wodna pod wysokim ciśnieniem. Aby wytworzyć taką parę, trzeba podgrzać wodę. Woda jest podgrzewana przez spalanie węgla, gazu, mazutu itd. Tak działają elektrownie cieplne.
elektrownie jądrowe działają w ten sam sposób. W reaktorach jądrowych następuje rozszczepienie paliwa jądrowego, takiego jak uran-235, na neutrony i lżejsze pierwiastki. Neutrony mają wysoką energię, czyli poruszają się z dużą prędkością i przekazują część swojej energii kinetycznej, zazwyczaj wodzie. Dla przykładu, na tym filmie widać strumienie gorącej wody w pobliżu prętów z paliwem jądrowym. Ona jest podgrzewana przez szybkie neutrony powstające w wyniku reakcji rozszczepienia. Innymi słowy, nawet reaktor jądrowy to jest pewnego rodzaju duży czajnik. Podgrzewa wodę i wytwarza parę, która jest przekazywana do turbiny napędzającej generator, który właśnie generuje prąd. I w ten sposób reaktor termojądrowy też może wytwarzać energię. Mianowicie reakcje termojądrowe będą wytwarzać szybkie neutrony, które będą zatrzymywane przez ścianki reaktora i mocno je nagrzewać. Wyobraźcie sobie tryliony mikroskopijnych pocisków lecących z prędkością 50 tysięcy km na sekundę. Neutrony, z grubsza mówiąc, właśnie w ten sposób będą rozgrzewać ścianki reaktora. Kinetyczna energia neutronów będzie zamieniać się w ciepło. Reaktor będzie otoczony wodą, która dzięki temu też będzie się podgrzewać, przekształcać się w parę i pod wysokim ciśnieniem rozkręcać turbinę napędzającą generator, który wytwarza prąd. I póki co nie wiadomo, kiedy zbudują taką elektrownię termojądrową. Otóż póki neutrony nagrzeją ścianki reaktora, a one przekażą ciepło wodzie, która zatem przekształci się w parę, będzie obracać turbinę, generator, prąd popłynie przez przewody, transformatory, to w tym procesie nieuchronnie będą duże straty energii. Te 14 megaelektronowoltów z każdego neutronu nie da się bezpośrednio przekształcić w prąd. Musimy uwzględnić duże straty. Inżynierowie przewidują, że aby elektrownia termojądrowa typu Tokamak wytwarzała więcej energii elektrycznej, niż zużywa się na zasilanie magnesów elektrycznych, cewek, podgrzewanie plazmy i straty wynikające z konwersji energii kinetycznej neutronów na energię elektryczną, w ogóle aby taka elektrownia była komercyjnie opłacalna, to współczynnik zysku energii Q musi wynosić co najmniej 5, a najlepiej dziesiątki. Czyli generować co najmniej dziesiątki razy więcej czystej energii, niż zużyło się na grzanie plazmy. Ale teoretycznie niektóre reaktory mogą inicjować samopodtrzymującą się reakcję termojądrową. Takie elektrownie będą najbardziej opłacalne. Na ITER-ze, przypominam, planuje się osiągnięcie współczynnika Q 10. Ale teoretycznie tam można osiągnąć samopodtrzymującą się reakcję termojądrową, co będzie wielkim sukcesem, prawdziwym przełomem. Ale ITER nie będzie podłączony do żadnych turbin, generatorów. Cała energia będzie rozpraszana w otaczającej przestrzeni. W ogóle to istnieje mglisty projekt elektrowni, która działałaby dzięki syntezie termojądrowej. Jeśli ITER zademonstruje dobre wyniki w utrzymywaniu plazmy i skuteczności reakcji termojądrowych, możliwe będzie zbudowanie takiej elektrowni, w skrócie nazywanej DEMO. Czyli zgodnie z optymistycznym scenariuszem, ją zaczną budować w latach 40. XXI wieku. A rozpocznie działanie w latach 50. Około 30 lat po dacie publikacji tego filmu. Jeszcze raz podkreślę, że to dość optymistyczne prognozy, biorąc pod uwagę, że ITER stale przekłada terminy realizacji różnych planów. I nie tylko to biorąc pod uwagę. Ale istnieje szansa, że przed tym któryś ze startupów odniesie sukces i zbuduje pierwszą elektrownię termojądrową z jakimś oryginalnym reaktorem, ale bez samopodtrzymującej się reakcji termojądrowej i dodatniej produkcji trytu w reaktorze, energia wyprodukowana w takiej elektrowni będzie w cenie złota, z grubsza mówiąc. A zbudować tokamak poziomu ITER jest raczej nierealnym zadaniem dla firm prywatnych. Zbyt drogi projekt.
W ramach ciekawostki powiem, że turbina parowa to nie jedyny sposób na pobieranie energii z reaktorów termojądrowych. Wykorzystując paliwo, które produkuje nie neutrony, a cząstki naładowane, można bezpośrednio pobierać energię elektryczną z reaktora. Ale bardziej zabawne, że ludzie już ponad 70 lat mogą produkować prąd dzięki fuzji, używając ładunki termojądrowe. Działa to w następujący sposób. Podgrzewanie wody odbywa się za pomocą regularnych wybuchów termojądrowych na dużej głębokości. Woda zamienia się w parę, a następnie jest podawana na turbinę napędzającą generator prądu. Przecież to też byłaby elektrownia termojądrowa, taka bombowa, ja bym nawet powiedział wybuchowa. Więcej szczegółów opisałem w jednym z poprzednich filmów na temat tak zwanego pokojowego lub przemysłowego zastosowania wybuchów nuklearnych. No i na sam koniec o bezpieczeństwie reaktorów termojądrowych. Podobnie jak wszystko na świecie, cokolwiek jest bezpieczne przy prawidłowym użytkowaniu. Tak samo jest w tym przypadku. Oto obrazek przedstawiający oczekiwany poziom promieniowania wokół reaktora ITER podczas jego pracy. Biały okrąg w centrum to jest właśnie reaktor. Tutaj można zobaczyć, że w pobliżu reaktora poziom promieniowania sięga 40 siwertów na godzinę. To jest 4000 rentgenów na godzinę. Mniej więcej 200 milionów razy więcej od normalnego promieniowania tła. Takie poziomy promieniowania zabijają w ciągu kilku minut. Ale to nie jest dziwne, bo przecież promieniowanie neutronowe jest najbardziej przenikliwe wśród wszystkich typowych rodzajów promieniowania. Dlatego reaktor musi być otoczony obudową, zmniejszającą poziom promieniowania na zewnątrz w celu ochrony personelu. Ale to jeszcze nic, to nie jest jakiś duży problem. Dużym problemem jest tak zwana aktywacja neutronowa. Proces, w którym promieniowanie neutronowe indukuje radioaktywność w materiałach. Dzieje się tak, ponieważ stabilne izotopy mogą zamienić się w promieniotwórcze, wychwytując neutrony. Na przykład kobalt-59, który zawsze występuje w stali, choć w śladowych ilościach, po wychwyceniu neutronu może zamienić się w superpromieniotwórczy kobalt-60. Nie mogę tutaj nie wspomnieć o jednym z moich poprzednich filmów, w którym maksymalnie szczegółowo opowiadałem o aktywacji neutronowej i pokazywałem, jak w warunkach domowych można stworzyć promieniotwórcze izotopy ze stabilnych pierwiastków i dlaczego dzięki temu można opracować najgroźniejszą broń. Jeśli chcecie trochę lepiej zrozumieć, jak to działa, to możecie obejrzeć ten film, ja zostawię link w opisie. Tak więc, w konstrukcji reaktora termojądrowego będzie wiele takich pierwiastków chemicznych, które po wychwyceniu neutronów staną się promieniotwórczymi. Inżynierowie oczywiście uwzględnili to i starają się zminimalizować ten efekt, tworząc specjalne rodzaje stali do budowy reaktora i zastępując wszystko, co jest możliwe, materiałami odpornymi na ten efekt. To jest również problem dla reaktorów jądrowych, ale nie taki dotkliwy, ponieważ w nich duża część neutronów jest zatrzymywana przez tak zwany moderator neutronów, którym najczęściej występuje zwykła woda. Dla porównania, na każdy kilowat mocy reaktora termojądrowego, działającego na paliwie deuterowo-tretowym, wytwarzanych jest o kilka razy więcej neutronów niż w reaktorze jądrowym. Innymi słowy, po uruchomieniu reaktora termojądrowego on w krótkim czasie stanie się bardzo radioaktywny. Są konkretne oszacowania dla ITER. W nim poziom promieniowania emitowanego przez neutronowo aktywowane konstrukcje po jednym dniu od zatrzymania reaktora będzie wynosić od 10 tysięcy do 50 tysięcy rentgenów na godzinę, co jest 10-krotnie więcej niż w typowym reaktorze jądrowym po jego zatrzymaniu. Taki poziom promieniowania zabija niemal natychmiast. Weźcie pod uwagę,
że jeśli chodzi o tokamaki w elektrowniach termojądrowych, to one będą kilka razy większe od reaktorów jądrowych. I to rodzi kilka problemów. Po pierwsze, promieniowanie neutronowe prowadzi do szybkiego zepsucia lub znacznego zmniejszenia jakości materiałów konstrukcji reaktora. Jeśli coś się zepsuje w jego wewnętrznej części, co raczej będzie częstym zjawiskiem, biorąc pod uwagę złożoność konstrukcji, to człowiek nie będzie w stanie się do niego zbliżyć. Nawet roboty nie zawsze będą pomocne, ponieważ takie poziomy promieniowania będą też niszczyć wszelką elektronikę. Podobnie jak było w Czarnobylu. Trzeba będzie poczekać jakiś czas, od kilku dni do kilku miesięcy, w zależności od przypadku, aż izotopy o krótkim okresie połowicznego rozpadu staną się mniej aktywne i promieniowanie spadnie do niższych poziomów. Wtedy będzie można naprawić reaktor. Nie można też wykluczać sytuacji, kiedy naprawa reaktora może potrwać parę lat. Taka sytuacja może też zdarzyć się z ITER-em i znowu trzeba będzie przekładać realizację różnych planów. Ale oczywiście inżynierowie będą starać się temu zapobiec. Drugi problem to sam reaktor i otaczające go konstrukcje, które w stosunkowo krótkim czasie, 10-20 lat, w zależności od intensywności działania, zamienią się w odpady radioaktywne o masie kilkudziesięciu tysięcy ton. To dosyć dużo. Trzeba będzie go rozbierać i utylizować jako odpady jądrowe, a to jest skomplikowana akcja ze względu na swoje niebezpieczeństwo. Jak w ogóle pociąć bardzo promieniotwórczy reaktor i bezpiecznie wywieźć go do składowiska odpadów jądrowych? To nie jest takie łatwe. Dla przykładu, podczas rozbiórki reaktorów jądrowych czasami są one zalewane wodą czy specjalną pianą przed cięciem na fragmenty, aby uniknąć podnoszenia promieniotwórczego pyłu. A przed tym czeka się latami, aż poziom promieniowania spadnie do relatywnie bezpiecznych poziomów. Dla reaktorów termojądrowych ten problem będzie jeszcze bardziej aktualny. Ale tak, wielką przewagą reaktora termojądrowego nad jądrowym jest to, że poziom promieniowania odpadów w postaci wyeksploatowanego reaktora termojądrowego będzie spadać o wiele szybciej niż wypalone paliwo jądrowe. Już po setkach lat one będą stosunkowo bezpieczne, podczas gdy niektóre odpady powstałe w reaktorach jądrowych trzeba przechowywać setki tysięcy lat. Jeszcze jedną przewagą jest to, że reaktory termojądrowe nie mają takiego potencjału do awarii jak reaktory jądrowe. Eksplozja podobna do tej w Czarnobylu lub stopienie reaktora jak w Fukushimie jest wykluczone. Najmniejsze zakłócenia w pracy reaktora doprowadzą do natychmiastowego zaniku fuzji bez żadnych konsekwencji. Przypomnę, że w reaktorze typu tokamak będzie znajdować się nie więcej niż kilka gramów paliwa w trakcie pracy. Awaria może wystąpić w systemie magnesów i ich chłodzeniu. W tokamakach lub stelaratorach będą znajdować się nadzwyczaj mocne elektromagnesy, te właśnie cewki i solenoidy, o których opowiadałem wcześniej. One będą chłodzone niemal do zera bezwzględnego. W wyniku awarii mogą nie żeby eksplodować, a jakby pęknąć, wylatując na zewnątrz. To może uszkodzić reaktor. Podobnie jak czasami dzieje się to w aparatach MRI, w których również znajdują się silne magnesy. W zasadzie nie jest to zbyt poważna awaria. Obudowa bezpieczeństwa powinna w pełni zapobiec zanieczyszczeniom środowiska przez np. radioaktywny tryt. A jeśli to się nie uda, to może to doprowadzić do lokalnego skażenia promieniotwórczego. Żeby powiedzieć coś bardziej oryginalnego, obliczyłem, jak będzie wyglądać najgorszy scenariusz. Teoretycznie w elektrowni termojądrowej, nie tylko w reaktorze, będzie znajdować się w sumie kilka kilogramów trytu. Weźmy dla przykładu 10 kilogramów. Tryt jest wysokoaktywny ze względu na jego okres połowicznego rozpadu. A mówiąc po ludzku, 1 kg trytu jest o wiele bardziej radioaktywny
Na przykład w porównaniu z 1 kg uranu 235. O miliardy razy bardziej radioaktywny. W sumie radioaktywność 10 kg trytu wynosi około 100 milionów curów. Dla porównania, podczas katastrofy w Czarnobylu uwolniono 380 milionów curów. Wybuch bomby termojądrowej o mocy wynoszącej 1 megatonę to około 150 tysięcy curów. Czyli 10 kg trytu to dość dużo. Tym bardziej, że w normalnych warunkach tryt jest gazem i rozprzestrzenia się znacznie szybciej i łatwiej od ciężkich izotopów. Cezu, strontu, uranu itd. Ale w praktyce w elektrowni termojądrowej nie może wystąpić awarii, która uwolni aż całe te 100 milionów curów trytu. Chyba, że na nią zostanie zrzucona bomba nuklearna lub zostanie zrównana z Ziemią przez bombardowanie konwencjonalne. Z innej strony w elektrowni jądrowej naraz znajdują się dziesiątki ton radioaktywnego paliwa. Tutaj trudniej obliczyć, ale to są miliardy, a może nawet dziesiątki miliardów curów. I do tego tutaj niektóre izotopy będą stanowić zagrożenie przez tysiące lat, podczas gdy tryt ma okres połowicznego rozpadu trochę ponad 12 lat. Czyli za 120 lat jego radioaktywność zmniejszy się o 1000 razy. Nawet w przypadku najbardziej poważnej awarii w elektrowni termojądrowej zostaną uwolnione do kilku milionów curów izotopów radioaktywnych, przeważnie trytu. Dosyć dużo. Ale z innej strony to gdzieś 100 razy mniej niż w Czarnobylu i elektrownie termojądrowe znacznie odporniejsze na takie awarie niż elektrownie jądrowe. Mało kto wie, ale w ZSRR ponad 30 lat ukrywano wypadek jądrowy, w którym zostało uwolniono ponad 20 milionów curów. Po Czarnobylu i Fukushimie to trzeci najpoważniejszy wypadek jądrowy. Ale dobra. Nie będę przeskakiwać z tematu na temat, o różnych historiach radioaktywnych opowiem może kiedyś w innych filmach. Podsumowując, reaktory termojądrowe pod wieloma względami bezpieczniejsze od reaktorów jądrowych, ale nie takie bezpieczne, jak to przedstawiają w różnych popularnych źródłach informacji. Problem z aktywacją neutronową i potencjalną awarią z uwolnieniem radioaktywnego trytu można rozwiązać, wykorzystując paliwo nie produkujące neutronów. Najlepiej zwykły wodór i bor-11. Takie paliwo i reaktory działające na nim można nazwać czystymi. Ale ta reakcja potrzebuje zbyt wysokich temperatur, na razie nieosiągalnych w tokamakach czy stelaratorach. Prawdaż kilka startupów działają nad stworzeniem takiego reaktora. Jeszcze jednym, osobliwym, prawdziwym przełomem byłoby stworzenie reaktora termojądrowego działającego na czystym i dostępnym paliwie wodorowo-borowym. Jest taki żart, że niezależnie od tego, w którym roku zapytasz, kiedy pojawi się energia termojądrowa, odpowiedź zawsze brzmi za 20 lat. Ale bez żartów, to kiedy pojawią się pierwsze elektrownie termojądrowe produkujące prąd? Jak wynika z mojej ankiety na kanale, większość uważa, że w latach 30. XXI wieku. Myślę, że wielu osób zmieniło swoje zdanie po obejrzeniu tego materiału, ponieważ pojawiło się w nim wiele informacji nie na korzyść szybkiego pojawienia się energetyki termojądrowej. Jednak chciałbym dostarczyć więcej powodów dla optymizmu. Na przykład niektóre startupy postawiły sobie za cel zbudowanie pierwszych działających elektrowni termojądrowych do końca tej dekady. Napisałem tutaj krótkie informacje o głównych startupach. Na przykład ten reaktor ma działać na paliwie wodorowo-borowym, które jest najlepszym paliwem pod względem wielu wskaźników. Jeśli im wszystko się uda, będzie to oczywiście prawdziwy przełom.
najbardziej zaawansowany startup, Helion, to jeden z projektów, którym udało się uruchomić reakcje termojądrowe, przy czym ich reaktor działa na prawie czystym paliwie deuterowo-helowym. Ostatnio otrzymali duże inwestycje od Microsoftu, po czym firma Helion ogłosiła, że zbuduje pierwszy reaktor termojądrowy dla Microsoftu w 2028 roku. Planuje się również komercyjne elektrownie termojądrowe w Chinach, ale Chiny są bardzo zależne od innych krajów, zwłaszcza projektu ITER, jeśli chodzi o rozwój energetyki termojądrowej. I mało prawdopodobne, żeby Chiny mogły przewodzić w tej dziedzinie. Ponadto naukowcy mogą nagle dokonać jakiegoś odkrycia, podobnie jak to miało miejsce z wykombinowaniem złożonego pola magnetycznego w tokamaku i aż modą, o której tutaj nie wspominałem. Ale możliwe, że odkryją coś jeszcze bardziej przełomowego lub wymyślą genialne inżynieryjne rozwiązanie niektórych problemów. W ogóle to, że na początku pokazałem optymistyczne prognozy dotyczące energetyki termojądrowej w przeszłości i porównałem je z teraźniejszością, jakby sugerując, że w przyszłości będzie to samo i poza obiecankami, cacankami nie warto oczekiwać czegoś większego. To też tak nie działa, nie można tak wprost ekstrapolować, bo ta technologia nie rozwija się liniowo czy wykładniczo, tutaj sytuacja jest bardziej złożona. Tak więc istnieje szansa, że pierwsze komercyjne reaktory termojądrowe pojawią się przed latami 50. Po takiej porcji informacji, dość pesymistycznych co do szybkości pojawienia energetyki termojądrowej, polanych odrobiną optymizmu, sądzę, że należy dodać jeszcze szczyptę realizmu. Choć nazywanie tego realizmem z mojej strony jest dość nieskromne. Raczej to jest moja subiektywna opinia. Uważam, że wszystkie te startupy to bzdura. Będzie prawdziwym cudem, jeśli chociaż jeden z nich zrealizuje swoje plany. Jak pokazuje doświadczenie, jeśli nieco zagłębimy się w historię, to startupy i wiele prywatnych projektów w dziedzinie energetyki to same afery, porażki i ciągle oszustwa inwestorów. Ktoś powie, że takie giganty jak Microsoft i Google, inwestujące w startupy związane z energią termojądrową, nie mogą się mylić. Zrozumcie, te konkretne firmy wygrają w każdym przypadku. Nawet jeśli startupy, w które one inwestują, zawiodą i nie zbudują żadnego reaktora termojądrowego. Chodzi o to, że inwestując w te projekty, wykonują ruch marketingowy. PR akcja. Jakby demonstrują. Patrzcie ludzie, jesteśmy firmą przyszłości, już mamy najbardziej zaawansowaną sztuczną inteligencję w wyszukiwarce, a już w 2028 roku nasze serwery będą zasilane energią z czystego reaktora termojądrowego. Inwestujcie w nas pieniądze, nie przegapcie szansy na zarobek z firmą przyszłości. I uwierzcie, że dzięki temu przyciągną inwestorów i sobie zarobią. Nawet jeśli nie będzie żadnego reaktora termojądrowego, nieważne. Co więcej. Taki krok pozwala im zdobywać pewne punkty ESG. Pokazać, że inwestują w dekarbonizację, zmniejszenie śladu węglowego i ochronę środowiska. Wysokie wskaźniki ESG pozwolą na uzyskanie kredytów na korzystnych warunkach, różne ulgi, dotacje i znowuż na przyciąganie inwestorów. Dlatego osobiście patrzę na wszystkie te startupy jako na przebiegłe schematy finansowe, które pozwalają generować pieniądze z powietrza. Uważam, że to będzie prawdziwy cud, jeśli jakiś startup zbuduje reaktor termojądrowy. I tak, ja chciałbym się mylić w moim spojrzeniu na te projekty. Ale tak czy inaczej, nie warto oczekiwać, że nawet jeśli te firmy zbudują elektrownie termojądrowe, to opłaty za energię elektryczną od razu spadną 10-krotnie. Wręcz przeciwnie. Ich celem będzie maksymalizacja zysków, a nie rozwiązanie kryzysu energetycznego i zapewnienie ludziom źródła taniej i dostępnej energii, jak naiwnie opisują niektóre media. Tylko brak monopolu i powyżej wymienione przełomowe osiągnięcia mogą dać nadzieję na jakieś zmniejszenie kosztu póki co hipotetycznej energii termojądrowej. Powiem więcej. Istnieje wiele sposobów, oprócz syntezy termojądrowej, na produkcję relatywnie taniej energii, które można zrealizować już teraz.
ale nikt na to nie ma ochoty, ponieważ na tym wiele nie zarobisz. Nie tylko dlatego. Myślę, że warto przestać karmić się złudzeniami, że magiczny reaktor termojądrowy zmieni sytuację. A nawet jeśli oderwiemy się od rzeczywistości i założymy, że elektrownie termojądrowe rzeczywiście mogą w jakiś sposób zmienić sytuację, to przypomnę, że zasoby energetyczne i ogólnie branża energetyczna to obecnie złota żyła dla generowania nadwysokich dochodów. Całe imperie biznesowe mogą być zbudowane na spekulacjach związanych z zasobami energetycznymi. Oprócz tego, to jest potężne narzędzie polityczne i geopolityczne. Krótko mówiąc, chodzi o duże pieniądze i wpływy. Całe kraje, poszczególni oligarchowie i wielcy biznesmeni mogą lobować, korumpować, ogólnie promować swoje interesy na wszelkie sposoby tam, gdzie to jest potrzebne, aby zasoby energetyczne były deficytowe, a więc drogie. Sytuacja jest taka, że przeszkodą na drodze do taniej i dostępnej energii, w tym termojądrowej, jest nie tyle fizyka i złożoność inżynieryjna, a ile... A propos nich, jeśli macie ochotę i możliwość, możecie wesprzeć finansowo mój kanał, tutaj na YouTubie lub na Patronite. Linki zostawię w opisie. Dziękuję za uwagę, do widzenia plus powodzenia.